Halo, dzień dobry. Witam. Co tam? Jak tam? Live z My Summer Cara, kurde. Bo dawno nie było. Trzeba przegląd przejść. I w sumie to tyle. A przez przypadek. Ryjmasz jak pijak, kurde. O, super, 20 FPS-ów. Jej! Kurde, szumi mi mikrofon, no. No i będzie się tak szumiał. Dobra. Dzień dobry. Muzyka co kiedyś? A jaka muzyka co kiedyś? Nie wiem, o czym mówisz. Na dzień dobry, piwko. Trzeba zacząć od tego. Najlepsze rzecz na świecie. Czy zacząć? Proszę bardzo, o. I ten. Satsuma jest. Prawie jeździ. Coś by tam jeszcze można ją było podregulować trochę. Ja sobie wezmę narzędzia i zaczniemy od jakiejś tam regulacji tego trochę. I żeby to w ogóle jeździło i żeby dojechało do miasta, bo nie wiem, czy dojedziemy do miasta w ogóle nawet. Jest szansa, ale nie wiem, czy jest szansa. Dobra, weź to otwórz. Paskudny kolor. Ryj masz paskudny i co? I jakoś... No kurde. No, co? No czemu w ogóle wziąłem te narzędzia, jak już sobie przyniosłem te inne narzędzia? Gdzie one są? Gdzie ja je dałem? Niosłem je, czy ja je nie niosłem? Wziąłem je, czy nie wziąłem? Chyba wziąłem. Ja chyba je tu wziąłem, tu je dałem. Kurde. Jest. Chciałem otworzyć maskę, i tutaj... Trzeba by było sobie otworzyć, trzeba by było sobie odpalić trochę i tam coś by trzeba było zrobić, by trzeba było, bo coś tu było nie tak ostatnio. Tam coś, kurde, dzwonią te... zaworki. Kurde, nawet bez sania to teraz ten pracuje. Kurde. Może ja to ustawiałem już ostatnio na tyle w miarę, że to już będzie teraz dobre będzie. Wiecie co? Ja to tak zostawię. Działa radio. Stawione nie jest. Cisza. O! Płaski dźwięk, no ale dobra, tylko taki na razie, tylko na taki, że tak powiem, na stać w tej chwili. Co do wyposażenia wymaganego do przeglądu. No skoro to jeździ, to niech jeździ, no to tak, to gaśnica. Tak, i zajebiście, i po prostu opuściłem siedzenie przez zamknięte drzwi. Świetna sprawa po prostu. Dobra, weź to tu wsadź. I jeszcze, co tam jeszcze trzeba? Czy ja tu coś w środku jeszcze miałem? Jeszcze tak, trzeba trójkąt na pewno załadować do auta. I jeszcze coś trzeba było jeszcze. Pasek naciągnąłem. Ryj se naciągnij. Alternator jest zepsuty. Gdyby pasek nie był naciągnięty, to by w ogóle nie było ładowania. A jak dam trochę gazu więcej, to ten. Gdyby było słychać ten pasek. Jadę, kurde, pasy se zapnę. A zresztą na razie, nie, bo jeszcze jedziemy do... A gdzie jest Kekmet właściwie? On nie stał tu czasem? Gdzie ja miałem Kekmeta? Chyba tu miałem Kekmeta. Tu miałem Kekmeta, to tutaj, momencik, bo jeszcze trójkąt i jeszcze... Gaśnica jest trójkąt. Co jeszcze to miało być? Bo podejmam dobre, tu jest Kekmet, no przesa. Coś jeszcze miało być pod domem dzbanie. No dobrze, już. Dobra, daj mi ten trójkąt, bo mi się przyda. Kierownica słabo się trzyma. Sam się słabo trzymasz. Chyba wszystko. Wujo? A nawet nie wiem, czy jest wujo, czy nie ma wujo. Ten gruz się chyba postawił tak, jak trzeba, w sensie za tym. Czy jest wujo? Akurat nie. Akurat go nie ma w tym momencie. No i trudno. Lewarek, 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 lewarek,
Ale nie mam dwóch lewarków. Bo napisałeś dwa lewarki. A jeden mam lewarek tylko. Mogę go wziąć, ale on raczej niezbędnym wyposażeniem chyba nie jest, nie? On w ogóle nie jest potrzebny, tak jakby, bo można, nie wiem, po prostu koło wstawić mimo tego, że auto stoi na ziemi. Na felgach, znaczy na tych bębnach. Chyba nic więcej, nie? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Koła zapasowe. Po co koła zapasowe? Nie mam koła zapasowego. Nie mam koła zapasowego! Na co mi to potrzebne? Na co mi to potrzebne, no kurde? Nie mam koła, to go przecież nie wyciągnie, nie ten. Dobra, prawie jeździ. Może być. Piwo jeszcze? A, kurde, najważniejszego bym zapomniał. No jak to tak? Kurde. Coś jest... Coś jest nie tak ze sprzęgłem. To tyle, co wiem, że coś tu jest nie do końca w porządku ze sprzęgłem. Znowu jakoś na 1080p zjechana? To czekaj. Kurde, jeszcze teraz u mnie... Dobra, teraz powinno być już lepiej, bo teraz jest tylko Full HD i teraz powinno być lepiej. Mam nadzieję, że może będzie lepiej, no dobra. Proszę bardzo, teraz będzie Full HD i powinno być lepiej generalnie. Możliwe, że chyba to... może trochę, nie wiem. No. O, auto zgasło. Dlaczego auto zgasło? Bo się zepsuło. Kurde, w ogóle te kabelki to tak leżą na środku tego podjazdu. Dup, że je sprzątą. One by się przydały... Przydałoby się je, kurczę, ten... Gdzieś na półeczkę... Odstawić, o, proszę bardzo. No, nikt nie... No ja wiem, że nikt nie ogląda w 2K. Dobra, już sorry, zapomniałem ustawić tego. Co zaraz będzie, przecież już jest. Palaj to. Co powiecie, że się zepsuło? To jest ciekawe. Słaba jakość, zrób coś. Mogę cię zbanować na przykład. Co ty na to? Na przykład tak zrobię. O, kurde! Już. O, jak strzelaj, kurde. Dobra. Ups. Czemu to zgasło i nie chce zapalić? To daleko, powiem wam, że daleko odjechałem. Ja bym obstawiał akumulator, ale dziwne, że tak nagle po prostu wydupiło. Czyżby już akumulator? Tak od razu, tak po prostu, tak szybko, tak już, że to już koniec? Kurde. Ale kurde, czemu to zgasło? Daj mi te kurde narzędzia, ja pierdzielę, dawaj mi to! Ach, bo ja mam, dobra, nieważne, kurde, głupia gra. Miałem kliknięte na tryb narzędzi, miałem kliknięty. Który to był? 10? Jeszcze się teraz zestresował, kurde, gałka. Zaraz dom spalimy, się odstresujemy przynajmniej przy ognisku trochę. Będzie fajnie. Weto odkręć. Tak, zajebiście, no akumulator rozładowany czy coś, ale pożar to dalej może bez problemu żadnego rozpętać, tak? Jak się źle podłączy. Świetnie. Czy to będzie działać? Ile to tam? Co tam? Jak tam? Nie działa. Ło! Dobra, chyba było puste. Nie wiem jak, ale wychlało cały akumulator po prostu stojąc. Także świetnie. A ten pewnie też będzie pusty, jakby troszeczkę taki, nie mam pojęcia, co z tego będzie, ale dobrych, czego nie mam dobrego, dobrych, nie mam pojęcia, nieważne, ale że pewnie pusty jest, bo to jest ten, puste, dobra.
Dobra, jakbyś miał podstawową wiedzę, to bym wiedział dlaczego. Pozdro. Dobrze wiem, jestem skończonym debilem, który nie ma bladego pojęcia o samochodach. Może być? Co, ładowania nie było, kurde. Tylko, że to bez przesady, żeby wychlało akumulator, to był do pełna naładowany w ciągu 5 minut. To jest przesada troszeczkę. Ja muszę, kurde, muszę się, nie wiem, poprzeklinaj sobie. Trzeba to tutaj, i trzeba kiełbasy sobie zjeść od razu. 8 kiełbasek, świetne odstrzydniała, nie mam 8 kiełbasek, taki jestem, kurde, nieudany. Tylko 4 są w magazynie, znaczy w lodówce. Jakaś pizza, jakieś mleczko i tak dalej. O! To będzie dobre na odstresowanie się. Proszę bardzo, 0,5 litra, jak się opierdzieli, to od razu będzie świat kolorowy bardziej. Piękne. Bez kitu. Chlapnął se flaszkę, obali i od razu odstres wyluzowany. Ej, nie sądziłem, że tak zadziała. Autentycznie. się wyluzował chłopak. Okej. Okay. Znaczy, no w takiej sytuacji to ja w sumie grilla nie potrzebuję. Ale to zrobimy. Zrobimy, bo zawsze sobie coś pojemy, nie? No teraz to można pracować, teraz to można jechać, no. Bez kurde. Teraz to będzie można. Jaki jest znowu RIP? Co kolejny RIP? U mnie działa, sprawdziłem. No te, kurde, wszystko działa. Czemu wy tak trolujecie, no? No dlaczego? No na co taką potrzebne? Się naładuje dzisiaj? Dzisiaj pewnie nie. Z tydzień będzie się ładowało, kurde. Trzeba coś zrobić. O, grill się zrobił. Czas opierdzielić kiełbachę, o ile ja tam wceluję w to. No, prawie. 3 na 4 udało się... Dawaj to. 3 na 4 udało się wrzucić. Teraz sobie poczekamy. Się upieko. Albo mam inny pomysł. Wyjdź z gry. Jeszcze raz spróbujemy po prostu. Ja nie wiem czemu. Znaczy. Wiem czemu. No bo nie mam. Jakby miał jakiekolwiek pojęcie o mechanice, to bym wiedział, dlaczego się rozładował. Ja wiem, ale no jestem kretynem, także no sorki, ale nie wiem. Prawdopodobnie płyn w kierunkowskazach się po prostu skończył i dlatego było zwarcie i się rozładował się akumulator po prostu. Tak było. Było tak. Tak było. Bo ja generalnie nic w sumie nie zrobiłem przez te tam 7 minut? Nie, trochę więcej, bo ja tam live'a resetowałem. Także no, ten. I jeszcze raz, ja sobie to wezmę jakby co. Ze sobą sobie wezmę piwsko, jest tylko tak z tyłu, to może tak bardziej z przodu by było wskazane. To sobie weźmiemy. Daj mi to. Cyk. I tam jeszcze mówiliście, że niby lewarek, tak? Ale nie mam pojęcia, czy to rzeczywiście ma sens. No, generalnie to wypadałoby też ze sobą wziąć na przykład. Co by wypadało wziąć? Myślę, że bez kołpaków na pewno przeglądu nie przejdziemy. Także i tak nie mam w ogóle po co jechać, bo nie mam kołpaków po prostu na tych felgach. I to się nie uda po prostu, nie ma takiej opcji. Dobra, daj mi gaśnicę jeszcze, wiem, że gaśnicę, no przecież zbieram to kurde po kolei, no! Poczekaliby kurde sekundę, to bym zaraz wziął gaśnicę, no najpierw trójkąt wziąłem, narzędzia wziąłem i piwo wziąłem. Piwo pierwsze, bo najważniejsze, a zaraz potem cała reszta. Kanistra nie bierzemy, nic nie bierzemy, bierzemy tylko to co wziąłem i palimy sprzęta. Z saniem trochę.
O, zgasło. Jak fajnie. Może trochę ssania za dużo. Czy jest to możliwe? Najwyraźniej tak. O, a radio się nie zepsuło się. Dobra. Jedziemy. Nie ma co, kurde, przeciągać tematu. Jedziemy. Jak będę piłował obroty, to może... Może się akumulator nie rozładuje. Dobra, ja sobie tutaj zapinam pasy i jedziemy. Chyba, że ja nie mam podłączonego alternatora w ogóle, czy coś w tym stylu. No bo nie wiem, no mówię, no nie mam pojęcia, także nie wiem, no kurde. To jeden pan... O, cześć, Hałach. Dokładnie. Nie wiem, jestem taki stiltowany dzisiaj od rana i to się teraz pewnie odbije trochę na streamie, no ale... Oj, tam, z emocje przynajmniej, coś... Przynajmniej raz może nie będzie aż tak nudny jak zwykle. Kurde. Co z kołpakami? No właśnie, no nie wiem, no nie mam kołpaków, więc nie przejdę przeglądu pewnie, no także ten. Wiesz, kurde, wiesz jak jest. Ja nie mam w ogóle dużo rzeczy, bo się nie znam, no więc no. Kurde, to nie chcę jechać za bardzo, powiem wam, że 90 to jest Vmax chyba tego gruza w tej chwili. Co jest trochę przykre, ale przynajmniej jest to prędkość bezpieczna, przy której nie rozbije się na drzewie. Znaczy, pewnie i tak się rozbije na drzewie, bo nie umiem jeździć, ani grać, ani w ogóle nic nie umiem, także pewnie i tak się rozbije na drzewie. No, także ten. Płynów w kierunkowskazach nie mam, nic nie wziąłem, żadnych płynów, nic nie wziąłem. Auto świeżo skręcone do kupy. Mamy nadzieję, że po prostu jakoś się nie rozsypie po drodze i ten. A jak się rozsypie, to trudno. Pokrowcy, no po kurde, właśnie pokrowców nie mam. Ciekawe, czy to przejdzie. Lepiej jeździło. Nie jeździło lepiej, bo nie grałem jeszcze, nie jeździłem tym. Pozdrowionka. Typie z czatu, dzięki typie z czatu za pozdrowionka. Pozdrawiam się, typie z czatu. Dziękuję bardzo. To nie jedzie. Auto się rozgrzało, już nie jedzie. W ogóle dużo paliwa mam ze sobą. To bardzo dobrze, że zostawiłem kanister tam i jeszcze nie świetnie. Także pewnie jeszcze raz będziemy grę odpalać. Bo coś mi się tak wydaje, że nie bardzo. Koła ustawione? Przecież ja nie umiem. Gdzie ustawione? Ja nic nie zrobiłem. Auto mi kolega złożył i mi save'a tego przysłał. Ja nie umiem, ja się nie znam przecież. Pusty bak. Ale się auto już się gotuje oczywiście. No świetne rzeczy po prostu. Na pewno dojedziemy. Więc kurde, ja ledwo z domu wyjechałem, to się już gotuje, no. Świetny wóz. Zaraz zobaczymy, co będzie. Fletari ustawi koła. Dobrze, tak pojedziemy do niego, bo kręcenie dwiema śrubkami to już mnie przerasta po prostu i ja nie będę w stanie nigdy ustawić kół dobrze. Teraz są i tak ustawione. Troszeczkę w prawo ściąga, ale tak delikatnie. Tylna lewa lampa przykręcona? Wyobraź sobie, że nie. No to się zaraz mi silnik eksploduje, kurde. Trochę przypiłowałem teraz obroty. Mogłem, na luzie mogłem. Co, już koniec paliwa, czy silnik eksplodował? Nie wiem. Otwieraj te drzwi! No jeszcze się drzwi spierdoliły, no. Części ty dzbanie po... Pozdrawiam części! Ale części samochodowe, czy jakie części? Nie wiem, pozdrawiam części. Części są pozdrawiam części. Dzięki za donate'a. Kurde, jeszcze się nie ma... O, siema. Nie da się nawet, kurde, tego... Kliknij, aha, no tak. Ale i tak się drzwi nie da otworzyć. Się spierdoliły i nie chcą się otworzyć, no kurde. To cały czas tutaj ten szaleje, jak to odsuniemy, to obrzyga mnie parą i zginę, umrę, przepadnę. Nawet nie. Nierealistyczna gra. A, bo mi wysrało cały płyn chłodniczy. No to już mamy powód, dlaczego nie mam... Hmm...
Jak spierdziela ten płyn. Tak, nasikałem do tego. Już się zestresował chłopak. Kurde. Dlaczego mógł spierdzielić cały płyn chłodniczy? Jak są drzwi otwarte, tylko od środka się da. Od środka się nie dało, wyobraź sobie. Musimy się napić piwska i produkt po tym piwsku wlać do chłodnicy. Dawaj. Więcej. Stokowa chłodnica jest dziurawa. Dzbanie! Nie wydaje mi się. Dobry, dobry! Dzięki za donate, Sztakler. Pozdrawiam. Znowu pustam. No ale jakaż tak dziurawa, no bez przesady. Czy ja dalej oddaję mocz? Tak. Uszczelka pod głowicą, tak, tak na dzień dobry. Bardzo fajnie. Stokowa chłodnica jest dobra, tylko trzeba ją uzupełnić. Ale ja nawet połowy drogi nie przejechałem, kurczę, i ona jest pusta. Już mi się zaczął grzać wcześniej. Bez przesady. Się napierdzielimy tu teraz na poboczu i tyle będzie. Weto tutaj zostaw, wdup to do środka. Siusiaj tam jeszcze. O kurde, aż tak dużo nie uciekło jeszcze tego. Bardzo ładnie. No i oczywiście z tej strony nie otworzymy. Nie no, przez czat, to ja nic nie wiem, a czat przecież ma... No nie mogę drzwi otworzyć, ani od środka, ani od zewnątrz. Jeszcze zaraz mistrzowie mi powiedzą, że sanie, żeby włączyć, mimo tego, że silnik jest rozgrzany do czerwoności. Ale włącz sanie! Zabij się potem bardzo chętnie. Dobra, czyli tak. Wiemy jedno. Chłodnica jest do dupy, ja jestem do dupy i generalnie wszyscy umrzemy chyba. Chyba to w tej chwili wiemy. Aha, i że paliwa jest mało, to z paliwem możemy sobie coś tutaj zrobić jeszcze ewentualnie. Paliwa to wcale nie jest główny problem. Ale no jest to problem, ale nie jest to główny problem. Także jeszcze sobie tutaj, tak, świece żarowe. O właśnie. Ale patrz ile to paliwa jest było. Bez przesady, ten to ja... Czemu znowu Tip and Donation jest spierdolone i jest kurde donate od złotówki? Czekaj. Już to kuźwa ustawiałem raz. Znowu musieli to spierdolić. Fajnie. Świetnie. Ale dziękuję za donate'a. Teraz gdzie to się ustawia? Zatki na stronę? Nie, strona napiwków? O, tędy. O, tutaj jest dobre. Niech będzie też od 3 kurczę złotych. Proszę bardzo, tu. Też coś pododawali. Dobra, zapisz. I proszę to tym razem zapisać, zapamiętać, a nie mieć wyjebane następnym razem, jak odpalę streama czy coś w tym stylu. Byłoby bardzo fajnie. Dobra, znowu mam 20 FPS-ów, no tak, zapomniałem. Teraz tak trzeba zrobić i teraz dopiero... Czy ja to tu wlałem, czy jeszcze nie wlałem? Chyba jeszcze nie wlałem. Lej dalej. Serio, z tego będzie pełny bak z jednego kanistra? Bak w tym aucie ma 20 litrów, czy ile? Chyba 25, kurde. To ładnie. Ja sobie to wezmę. I teraz tak, jeszcze raz. Gaśnica, trójkąt, piwo. Piwo akurat jest bardzo potrzebne i płyn chłodniczy.
Chyba też by się przydał. Ale kurde, dlaczego ten płyn tak spierdzielił? Ja bym się... No dobra, może być... Niech będzie i kurde dziurawa, no ale żeby ona się opróżniła całkowicie w połowie drogi do sklepu, to jest już trochę przesada. Paliwa do chłodnicy, tak. Już tu nic nie ma! To jest puste! Pod chłodnicą? Nie, nie ma kurka pod chłodnicą. Halo, czemu to jest puste? Ej, no bez jaj. Czy tak... Wężyki, wężyków to się nie dokręca, wężyki po prostu się ten... PG. Powinienianie rozrządu, czy nalewałem płyn? Nie. To jest... No. Aha, pusty baniak. Ale większość jest. Jest większość. No. Także ten, pompa wody może nie być. Sam nie jesteś przykręcony, kurde. Jest tam przykręcone wszystko. Chyba. Bardzo możliwe, że ja po wymianie, po ustawieniu rozrządu... nie... No. Nie wiem... Kurde. Dobra, może te kiełbaski by sobie zrobić. Tak jeszcze przed wyjazdem. Można by sobie zrobić kiełbaski. Ja bym zrobił. Tak nalajcie teraz. Jakaś tam śrubka była. Tu jest dużo więcej śrubek niż jakaś jedna śrubka. Jakbyś jeszcze sprecyzował, że jakaś. Tak to se możesz w dupę wsadzić do twojej jakaś jedna śrubka była. Wiesz, tak tyle ci powiem. Tu jest dużo śrubek i co mam teraz? Napisałeś mi teraz czego oczekujesz? Że ja będę teraz wszystkie, kuźwa, śrubki sprawdzał? Czy co? Akumulator do... Ten mogę gruzowaty akumulator podłączyć. Może on by się ładował trochę czy coś. Ile coś z niego jeszcze tam będzie? No się ładuje, no najwyżej mi chałupa spłonie, czy coś też będzie fajnie. Jak ucieka na obrotach, to pompa. Ja nie wiem, czy ucieka, bo nie było w ogóle płynu. Jak ja pojechałem w ogóle bez płynu, to mógł się zagotować. Znaczy nie było się, nie miało się co zagotować. Mógł się, nie wiem, się stopił jak rdzenie reaktora, kurde. Sprawdzaj śrubki. No właśnie, co teraz mam? Rozebrać silnik cały i sprawdzać wszystkie śrubki, a sobie tam będziesz teraz walił pod stołem, że mnie strolowałeś, kurde, czy o co chodzi? Jaki to ma sens teraz? Bo nie bardzo rozumiem. Jestem rozsierdzony dzisiaj od samego rana. A teraz jeszcze będą mnie jeszcze, kurde, teraz tiltować specjalnie, no. Zapisz sobie grę przed wyjechaniem. Będzie dobrze, teraz to zrobimy. Jeszcze trójkąt by się przydał raczej chyba, nie? Trójkąt jeszcze. Ten lewarek jeszcze, gaśnicę już mamy, to jeszcze lewarek, chociaż nie mam pojęcia, czy legarek mi się przyda, czy też nie, ale możemy wziąć ten lebarek. Niech se jest, proszę bardzo. I weź, przestań płonąć. Nie muszę lewarka. No ale widzisz, 20 osób mi pisało, że muszę lewarek, a teraz ty jeden mówisz, że nie muszę lewarka, no to ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie mógł się stopić jak rdzenie reaktora. No dokładnie, rdzenie się przecież... Reaktory nie wybuchają, tak? Silniki się nie stopią. Rymarzaka Z5. Kurde, no oglądali się seriali, teraz będą, kurde, tacy memiarze się znajdą, kurwa.
I teraz na łeb gorący popiół. Bardzo ślicznie. Piwo jest, klucze są, karnister jest, więc wszystko mamy, można jechać. Nie ma co prawda pełno płynów w chłodnicy, ale większość jest i ten. I trzeba, myślę, Warek. No widzisz. Jeden mówi, że trzeba, a jeden mówi, że nie trzeba. Zapisz gdy. Sam rysy zapisz. Teraz nie trzeba już. Wszystko pójdzie dobrze. Dobrze będzie. Na drogę jakieś piwerko, jedno czy dwa ewentualnie, żeby siuśków musimy sobie nazbierać, żeby mieć co na chłodnicy dolać zaraz. Oj. Suby są ujemne, no i tak 1000 osób jest, ale to są wszystko subskrybenci. YouTube w ogóle do mojego kanału już nie przestał kompletnie polecać. Jak ja w ciągu miesiąca mam minus 100 subów, a tak w ciągu miesiąca było zawsze od 1500 do tam 6000 na plusie, a teraz mam minus 100. Kanał umarł. Umarł, znaczy jeszcze nie umarł, znaczy przestał żyć, ale nie umarł jeszcze, wiecie o co chodzi. Że jakby teraz będzie tylko spadać, wszystko teraz będzie spadać. Wyświetlenia już spadają na ryj, bo na przykład Citysy ostatnio miały 7000 wyświetleń. No kurde. Minecrafty, co robię, że się pisali, że dawaj Minecrafta, to uratuje twój kanał, Minecraft teraz jest modny, jeszcze clickbait robi co i gówno. Poniżej 10000 teraz mają. Zresztą na tym kanale to taki wynik to jest początek końca, to już jest agonia, dokładnie. Kanał zdechnie, no i trudno, no najwyraźniej ma zdechnąć, no. Wszyscy kiedyś umrzemy, kanał też, kanały na YouTube też umierają. Tak jak ludzie. Kończy się, dokładnie. No to nie chcę jechać to auto, kurde. W drugim biegu, żeby tak piłować do 70 na godzinę, to jest nieporozumienie jakieś. Muszę bagażnik coś tam, ten tego. Zaraz zobaczymy zresztą, czekaj. Kiedy ETS? Nie wiem, jak zrobię, to będzie dzięki za donate'a, mordo. Wyregulujemy sobie gaźnik. Pokręcimy w jedną stronę, zobaczymy, czy się cokolwiek poprawi. Jak się pogorszy, to w drugą stronę. Jak się poprawi, to dalej w tę stronę. I zaraz mnie rozjedzie pewnie zielony, bo on tak lubi robić. Uwaga! Trzy razy pokręciłem myszką w dół. Co to da? Nie wiem. Aha, ręczny. Dobra. Tak, wiem, nie mam pasów zapiętych. Ale chyba jest. Dobra, czekajcie. No pojedziemy sobie tak kawałek, może akurat. Widzę, że coś. Jak pojedzie więcej niż 70, to jest lepiej. Nie bardzo. A jeszcze dalej w dół, jakbyśmy pokręcili? Ja bym tak próbował, nie? No weź, weto odpnij. Gdzie? Tu jest. Raz, dwa, kurde. Raz, dwa, trzy. To jest chyba na maksa odkręcone już? Nie, jeszcze nie. Dobra, nie, pokręciłem się trochę w dół. Zobaczymy, co będzie. Pani puści ręczny. Chyba jest gorzej. Zaraz zobaczymy na prostej. No. I co?
raz, że mi trochę, ściąga mnie trochę w prawo. 70 widzę i więcej nie chcę jechać, mimo 4000 obrotów. Jaki szmylc! Nie przekraczaj 4000, dlaczego? Czekajcie, nie, to trzeba... To trzeba wyregulować, bo to kurde... Weź się odepnij. No nie, zgasł! To bardzo niedobrze. Paliwo się skończyło. Co? Nie. Nie, pół baku jest. Jak tam życie? Chujowo. Znaczy, stabilnie. Dzięki za donate, Jasin. Ja bym trochę jeszcze ten tego. Ja bym tu coś pokręcił jeszcze. Teraz pokręciłem trochę w drugą stronę. Znowu się drzwi zepsuły z lewej strony. O! O! Strzela z wydechu! I w ogóle nie chce jechać. I zdech! Ha! Bardzo ładnie. No otwórz, że to. Znalezienia walizki, no jest możliwość, na pewno jest, tylko że ja jeszcze jej nie mam, bo jeszcze nie odwoziłem pijaka na tyle razy, żeby mi powiedział, gdzie jest walizka. Jak przekroczy 4000 obrotów, się przegrzewa. Gówno prawda, dziękuję bardzo. Teraz się jakby szybciej na obroty wkręca, może to jest dobry poziom, kurde. Ustawienie tego, może to jest dobre. Za bogato ma, bo strzelał, to wow. A nie, przepraszam. Ja myślę, że on strzelał, bo obchodzi jakieś święto. Teraz też coś jest nie tak. No. Sześćdziesiąt i tak, kurde, nie bardzo chcę więcej. Nawet sobie zbieżności nie ustawię, bo nie wziąłem tych kluczy płaskich, a ty mi tego nie ustawię niestety. No i jedzie 80, ale bo było z górki, tylko dlatego. Z ładowaniem, no prawdopodobnie jest alternator już troszeczkę ripnięty. Bo na niskich obrotach nie ładuje. Ale proszę państwa, jedziemy 110 na godzinę. Ze źle ustawioną zbieżnością. I MiG czwóreczka, aparatem zapłonowym da się, ale nie wiem, czy to jakby ma sens w tym przypadku. No widzę, stówkę pojechał, ale więcej nie bardzo. Mordo! Kurde. No, jedzie stówę. Stówę jedzie, to jest lepiej niż 60 na pewno. Ale ta wskazówka, oj tam, zaraz się wystudzi. Dobrze jest, trzeba będzie płynu chłodniczego dokupić. Trójkąt? Takiego przesu otwarte nie mam, kek. Sadusu ma wyklonta jak maluch, bo jesteś dzbanem. Sto na godzinę, no... Powiem tak, no, nie jest najgorzej. Ale nie jest najlepiej. Ja bym to auto zawiózł do Fletariego, że niech on to ustawi. A ja będę miał spokój, nie będę musiał się bawić tym. Bo ja nie wiem, jak to się robi. Jaka jest tam idealna jakaś wartość czy coś. W którą stronę kręcić i czego słuchać. Nie mam tego takiego dupslika, który tam wskazóweczkę taką fajną miał. Bo ten fajny dupslik miał taką fajną wskazóweczkę, że tam ile tam trzeba mieć tego całego, tego, onego. W sumie powiem wam, że jak już tutaj jadę, to zrobiłem źle jedną rzecz, że ja po prostu tego sobie nie zamówiłem.
mógłby sobie to po prostu zamówić, przykręcić sobie ten dubstick tutaj i wszystko wiedzieć. Radek dymi. Co dymi? Nic nie dymi. Musi dymić. No. Znaczy to nie diesel akurat jest, ale nieważne. Może się identyfikuje jako diesela? I co wtedy? Szybkie zatrzymanie się, czy się da zrobić? Myślę, że tak. Lekko ręcznie tam dziabnąć i tam myślę, żeby było jakieś szybkie zatrzymanie na jakimś drzewie. Gotuje się, no i się gotuje, no. To zabronisz? O, tryska. Dobra, wyluzujemy troszeczkę. Rzuć wsteczny XD. I XD będę zbierał zaraz części silnika z drogi i zawoził wszystko do tego i kupował części i teraz łaził, kombinował, ej, śmiesznie będzie normalnie, beka w chuj, nie? A, będzie śmiesznie, kurde. Pozdrawiam. Jak słupki? Źle! Prawie tak złe jak ten zakręt. Mam dzisiaj tyle samo subów, co miałem tydzień temu ponad. Dziękuję za donata. Odpadł tłumik. Jeszcze mi... Co tam robią moje narzędzia, halo? Czy ktoś mi może wytłumaczyć... Dlaczego to teraz odpadło tutaj? Gdzie jest mój tłumik końcowy? Co wy? A on dalej jest. Sama rura. To jest świetnie. Świetnie. Świetne rzeczy. Rura odpadła, ale tłumik środkowy dalej wisi po prostu siłą woli, na sile woli. Świetnie. Wsadzisz to tutaj, to auto musi być kompletne, kurde. Do przeglądu. Chociaż może nie musi być, nie wiem. Masz tam, dawaj, gdzie te narzędzia pojechały? Tutaj. Zaraz mi to zgaśnie jeszcze. Zgasło, no wiadomo. Odpali w ogóle? Nie wiem. Dobra, wyjeżdżamy z dziury. Tędy nie wyjadę oczywiście, świetnie. Pasy są. Są pasy, tam sobie wiszą obok. Po co mam tu zapinać pasy, jak już tu jestem i tak? Przecież tu się nic, co się może tutaj stać jeszcze teraz? Śliczne drifty. I żabką, i myk na przeglądzik. Przejdzie przegląd, nie? Jak to przejdzie przegląd, to kurde. Elo, we tam postukaj trochę, zobacz. Tylko wiesz co, bo jest taki temat, że tu mi tak trochę rura, wiesz co. Mam nowoczesny wydech przez szybę przednią, który ekologia i tak dalej. Także ten. Chciałem mu tak... Dawaj mi to, bo ja skinę muszę zrobić. En mä tiedä mitä mä sanon. Mä en, mä pysty enää sanoa mitään. Niin. Tää on niin vaikeeta tää vitu elämä, ainakin auton kanssa. A se, czego brakuje? Wydechu? I paliwa? Znaczy tego...
Przewodu? Co z przewodami paliwowymi może być nie tak? No, z wydechem to bym się mógł zgodzić, że coś jest nie tak. To bym się zgodził. Ale o co chodzi z paliwem? Niedokręcone coś? Śruba w baku? Czekajcie, to ja to zaraz zrobię. Mordo, możesz mi to podnieść jeszcze na chwilę? Ej, dawaj. No. Ja bym mu tam rzucił, wiecie, zdyszkę, żeby mi to podniósł tutaj, jak już tu jestem. Ja sobie to tutaj tak, wiecie, spróbujemy sobie zrobić, co trzeba i może akurat... No i musiało się zdupić. Weź mi to dźwignij, bo ja to muszę... kurde. Chyba, żeby mu zapłacić za przegląd, no to wtedy podniesie. Ja sobie... Tylko, że szkoda kasy tyle tracić. Gdzie ta rura teraz jest w ogóle? No, tak średnio bym powiedział. Może za którymś razem mi się uda ją tutaj zamocować. Ale... Za przegląd 300 chyba, czy coś. Na bok przewróć. Tutaj to jest średnie miejsce, żeby na bok przewracać. Dobra, wiecie co? Może sobie lewarka użyję? Czy ja wiem, śruby przy kolekcji. Ale to się tutaj jakby dało radę. On chyba jest chyba odkręcony. No jak odpadło, to chyba znaczy, że są odkręcone, nie? Tu są w ogóle? To jest chyba łapa silnika. Nie, tu jest łapa silnik, poduszka. A to jest mocowanie skrzyni. A tutaj, no nie ma śrub w tej chwili przy kolektorze. Nie ma. Lewarki przy... Stoję, kurde, na podnosiku i mam lewarka używać. Ja to zrobię jakoś. Ja to jakoś zrobię. No było przedtem, kurde. Czekaj, inaczej. Otworzymy to sobie. O! Może jakoś ze środka jeszcze siedzenie złożymy, żeby było wygodniej. Nie mogę już niżej się schylić? Nie mogę się niżej stoczyć? No kurde! No i się nie da, no. Wiesz co? Aha, już... Aha, nie, no mogę. 325, ale kurde, trochę mi szkoda. Płaski klucz potrzebuję, żeby przewód paliwowy przykręcić. A w ogóle to gdzie on jest? Gdzie on właściwie jest? Ja dałbym głowę, że ja przykręcałem wszystkie takie pierdołki. Tutaj, ale to jest kabelek, a przewód paliwowy gdzie niby jest? Z której strony? Od góry powinien wchodzić. Chyba. Gdzie jest ten przewód? Przód baku? Nie widzę stąd, kurde! Przecież to tu powinno wchodzić, stąd z góry. Gdzie z przodu? Odkręcić tłumik, żeby wymontować rurę? To jak ona niby odpadła? Że tłumik jej teraz przeszkadza? Że to nie ma sensu żadnego. Gdzie są narzędzia? Gdzie są narzędzia? Narzędzia, halo? A tam pod piwskiem się schowały, dobra. Może nie mam tego przewodu. No może nie mam. To by było bardzo ciekawe, bo wtedy to by oznaczało, że auto jeździ na powietrze w tej chwili. Przewróć tłumik. Przewróć tłumik? To jest bardzo ciekawa koncepcja, ale nie bardzo wiem, o co ci chodzi.
To nie jest dziesiątka oczywiście. Czy to będzie ósemka? To nie jest ósemka. Czy to będzie dziewiątka? To nie jest dziewiątka. Czy to będzie jedenastka? To nie jest jedenastka. Ja bym chciał to odkręcić, ale nie wiem, kurde, znowu czym. Co to jest? Szóstka? Nie, to coś większego było chyba. Tylko, kurde, ta śruba jest mała, a potem się okazuje, że tak naprawdę jest duża. Wizualnie kompletnie nie ma znaczenia, czy ona wygląda na dużą, czy na małą i tak tu potem są... No kurde, jak siódemka? No rzeczywiście. Sadą zapchał, DPF się zapchał pewnie. No i gdzie to teraz tu przychodzi? Czemu ja tego nie mogę tu nigdzie przypasować? Bo to no w dobrą stronę chyba, nie? No tak to ma być, no. Przekręcone trochę. Kurde, niekiedy można rzecz przykręcić, jak ona jest pół metra od miejsca swojego, a teraz tłumik rurwę idealnie kładę tu, gdzie trzeba i co, i nic. Kurde. No nie da się! Weź to podnieś, bo mnie zaraz szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. No i co? No i co? Wejmij, niech stukaj tym śrubokrętem, tylko wejmij, pomóż. I tak tu cały dzień siedzisz, nic nie robisz. No padno, no niech, no niech usty... Gotowe, zamontowane. Bardzo ładnie. Wbij to teraz do środka. Niech się dobrze tam, kurde, zamocuje. Przeszło, mam nadzieję, że przeszło. Kurde, no. Dużo to mi to nie dało. Jeszcze raz. Ale tym razem sobie zapiszę przed wyjazdem może. Byśmy już 25 tysięcy razy nie jeździli. Tylko 24 tysiące razy. Odpalaj. Dobra, za gruza tak, trzeba go zalać, trzeba go wyposażyć, trzeba znaleźć, bo ja nie miałem... Ja nie miałem... Tutaj mu zapisz. Nie, no to już tu zapiszemy w domu. Po pierwsze tak, muszę wziąć te klucze. Aha, tylko chwila, bo żeby te klucze to ja jeszcze muszę... W ogóle to sobie wyjdziemy na kanał! Chociaż tak, jak się nie rozdupię, to nie będę miał czego przykręcać za bardzo, nie? Tylko kwestia tego, kurde, dupslika gdzieś przy baku by była jeszcze.
Przewód paliwowy. Kuźwa może być. Zamów duplik ze strzałką. Tak też. Też tak zrobimy. To jest ten. Dawaj. A to też wezmę. Bo to fajnie jest. Linia jest jakoś drogie specjalnie. Radio na razie nie będziemy zamawiać. Może rurwę lepiej, albo gaźnik ten taki, ten wzmocniony. Ej, w sumie zamówię ten wzmocniony gaźnik. I wydech też. Wydech też zamówimy. Zamówimy wydech też. No. I chłodnicę też zamówimy. Będzie lepiej, szybsza będzie wtedy. Dobra, dawaj, kurde, bo to, no. Jeszcze do schowka sobie to wsadzę, kurde. Pa, jaki ty. Elegancko, do schoweczka list, proszę bardzo. Cyk. Zamknij, że to imię nie wkurzaj. Kiełbaski już powinny się zrobić. Sprzęgło też, ale sprzęgła się nie da zamówić. Sprzęgło się kupuje u tego. U mechanika. Masny list. Spoiler. Nie, to żeby lepiej jeździć, to wystarczy kupić czerwonego szpreja i go na czerwono ten. Ile to tak, fuel lining to na pewno nie są przewody paliwowe. Nie, to jest tak naprawdę tego. To jest wypełnienie foteli. Gąbka jest wysiedziana na fotelu kierowcy po prostu i to wszystko przez to. Tak jest, bo ja, wiecie, to na pewno, tak. Zamach. Nie, no ja narzekam na sprzęgło, że coś sprzęgło jakoś ten, ale tak to kurde. Sprzęgło to ewentualnie można wyciągnąć i kupić nowe u mechanika, ale czy to jest ten problem? Nie wiem. Według screenów na środku zbiornika. Zaraz musimy najpierw zalać chłodnicę. Była pusta. Wjedz na kanał. Zaraz wjadę na kanał, bo trzeba będzie zobaczyć ten cały dupslik od paliwa. Inaczej chyba tego nie zobaczę w ogóle, nie zajrzę tam do tego. Kubachy? O Jezu, zapomniałem. Dobra, i gorący ten na łeb, dobra, lejmy, lej więcej. No to prawie pełne. Jest dobrze, sprawdź olej do bezpieczeństwa. Dobrze, sprawdzimy zaraz olej do bezpieczeństwa, cokolwiek to znaczy. Co to za gruz? No wiadomo, nie jest to Golf ani wiesz, BMK, no to kurde gruz. No, o kurde, oleju elegancko jest. Nie wiem, co z tym gaźnikiem zrobić. Ja bym w sumie go na razie olał i jakbyśmy sobie kupili nowy gaźnik, to potem tam go regulować czy coś. A teraz to sobie tak, wejdziemy sobie na kanał U. A, jeszcze jedną rzecz miałem zrobić. Jeszcze chciałem podłączyć ten stary akumulator do tego, żeby się w razie potrzeby naładował. Zbieżność zrób albo weź klucze na drogę. To też by można było wziąć klucze na drogę. Weźmiemy klucze na drogę. Te płaskie weźmiemy klucze na drogę, tylko najpierw ja bym chciał sprawdzić, na kogo kanał wejdziesz. Na pewno nie na twój. Gdzie by to było? Może ja to stąd jakoś zobaczę. Może nie będą się wjeżdżać, kurde. Z przodu, kurczę, na środku. Czemu z przodu? Przecież to powinno być z góry bardziej, no. Ja tu nic nie widzę, powiem wam. Kompletnie nic nie widzę. Może by lewarek trochę pomógł? Może lewarkiem wystarczy się podlewarkować. Może nie trzeba... A, tylko z tym nie można biegać, z tym trzeba iść. Co? Świetnie. Jak tam unsuby? Unsuby? Bardzo dobrze! Unsuby perfekcyjnie. Fotele mi zasłania... Nie wiem, coś mi zasłania, ale sobie podniesiemy auto tutaj za środek progu, tak żeby aż chrupnęło ładnie. Nie żebym miał jakieś doświadczenie z podnoszeniem samochodów za środek progu i chrupaniem tego progu. Absolutnie! Jeszcze. O, coś tu widać? Czy tu coś widać? Coś widać, ale mało widać. Coś tam jest, jakiś kablaron. Czy to jest to, o co nam chodzi? Nie mam pojęcia. Jeszcze wyżej. Dawaj, wyżej. Wiem, że stać się na więcej.
Kurde, to elegancko sięgniemy. O, kurde, jest tam coś. Dobra. Coś tam jest. Gdzie są moje klucze? Gdzie co to jest? 12 mu pisali się, ta? 12? Aha! Kurde, rzeczywiście. Dobra. Nie było przykręcone. Dobra, już będzie. Kurde. Czarny zaniża ciśnienie smarowania, lepiej wymienić na ten biały nowy. Mam ten biały nowy. Wszystko mam takich rzeczy. Mam świece nowe, mam filtr nowy i tak gdzie tam. Tak, to akumulator też nowy jest. No, ten niech się ładuje w razie czego. No, ale tak to teraz prawdopodobnie moglibyśmy przejść ten przegląd. Tylko, że jeszcze w ogóle czemu to koło jest tak jakoś... Czemu jest jakiś dziwny negatyw z przodu? Skręcało mi w prawo chyba trochę, nie? To koło jest coś nie teges. Czemu on jest tak nie teges? Przecież ono było teges. Coś się tu... Daj mi te narzędzia. Zapisz. Zaraz zapiszemy, tylko jeszcze ten. Regulacji nie robię, bo nie wiem jak. Zamówimy sobie nowy gaźnik i będziemy mieli nowy gaźnik. To było chyba było to, albo nie to było, to było. Jeszcze chyba troszeczkę. Dobra. I teraz jeszcze tak. Trójkąt mamy, jeszcze gaśnicę, akumulator naładuj. No, ładuje się. List jest zamówiony, no list muszę wysłać. 3 minuty temu wypełniałem kuźwa list, tutaj leży, o i muszę zamówić licznik, no umyj oczy czy coś. Nie wiem. Dobra, jeszcze musimy zalać to, bo jest pusty bak, jest. I jeszcze ryjse też musimy zalać. Ryjse zalej. A lewarek, ale po co mi lewarek? Ja nie wiem, czy lewarek jest potrzebny, na razie musimy ryjse musimy zalać. Auto zalać, ryj też zalać. Van jest czy nie ma? Nie ma. Ej, czemu jest lodówka otwarta? Matko boska, a tu za prąd płacę. A tu, kurde, pootwierane wszystko. Dobra, po kolei. Najpierw to lejemy sobie. Czy jak zapiszę, to list znika? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, czy list zniknie, jak zapiszę. Się zobaczy. Lewarek. Dobra, zaraz wezmę lewarek. Wezmę ten lewarek! No wezmę lewarek! No już! Dobra, już skończ, już wezmę zaraz. Jak wskazówka jest na max prawo z akumulatora, już nic nie będzie, tak na rachunki wiesz, że za prąd zapłacisz. Ten duży, tego dużego jej nie da. Piwo weź. Dobra. Piwo? Piwo zawsze trzeba wziąć. Dobra. Co tam dalej jeszcze? Co ja jeszcze miałem wziąć? Co ja miałem wziąć? Co z tym akumulatorem? Ja bym go tu trzymał jeszcze. Może akurat coś będzie, no na full. No bo się ładuje, no bo był pusty. Może akurat jeszcze się naładuje, no nie wiem, no. Chałupa spłonie. A jeszcze ten lewarek. Dobra, wezmę. Wezmę, już biorę lewarek, już mam, mam w ręku lewarek, proszę bardzo, komu go wsadzić, znaczy co, już jest w bagażniku włożony, bardzo proszę, proszę bardzo, trójkąt jest, gaśnica jest, piwsko jest najważniejsze, akumulator się ładuje, akumulator jest zalany, jest bak, jest zalany, chodnica jest zalana, idziemy się teraz zalać, tutaj jeszcze sobie się zalać, tu sobie zalejemy i zaraz, pojedziemy zaraz. Bimber, flaszkę wezmę, no. Ej, bez kitu, flaszkę weźmiemy z lodówki i tam położymy zaraz obok, wiecie, jak przegląd już tam... Co, przeszedł i tak buch, taka flaszka na stół. To by mogło zadziałać, kurde. Serio, mogłoby tak być. Klucze wszystkie. Po co mi tyle tych? Na przegląd jedziemy? Jedziemy! Jedziemy, kurde. Przejadź. Ciśnienie w oponach. W oponach mózgowych chcę sprawdzić ciśnienie, kurde. Która jest w ogóle godzina? Dobre!
Może jeszcze zdążymy. No, jeśli dziś nie rozwalę po drodze i nie będę tygodniami ustawiał zapłonu, co też jest w sumie możliwe. Bez sanie odpalił, kurde. No dlatego tyle paliwa spierdzielało. Już mamy odpowiedź w sumie. List jest. Teraz w lewo ściąga z kolei. Troszeczkę, ale tylko troszeczkę. No, trochę... Lewarek wziąłem. Płyn w kierunkach... Kurde, zapomniałem sprawdzić płynu w kierunkowskazach. Sorry. Zapomniałem. Bra! Wszystko dobrze. Jeszcze bradyjko włączymy. Na lewo ściągę pewnie z torrentu. Kurde. No trochę ściąga na lewo. Zaraz zrobimy, żeby ściągało na prawo. Skąd wziąć licznik RPM-u? Jest na nie na złomowisku. Jest tu mechanika pod grillem, tym tuningowym do Satsumy. U mechanika leży obrotomierz. Możesz go wziąć od niego i zainstalować. Mojżesz chodził w ogóle. Widziałem go po lewej stronie. Dobra, muza leci! Szkoda, że nie ma lepszych głośników w aucie. Kurwa, z Mazdy bym tu wsadził, to by grało dopiero, kur! Wylew dziś. Dzisiaj jestem striggerowany od rana i tak się trochę to odbija na live'ie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie wiem, czy to można odczuć, czy nie. Nie, kanał i tak umiera, co się będę hamował, kurde. Dzisiaj mam dzisiaj tyle samo subów, co dwa tygodnie temu nawet chyba. Kurde. Jeden dzień jest plus 20, drugi dzień jest minus 30. I tak mniej więcej koło zera jestem cały czas w efekcie przez już półtora miesiąca. Bardzo ładnie. Kanał zdycha. Nie wiem czemu to teraz 1300 ludzi jest, jak to jest... To jest kradziony content. Tylko zgapiam od innych. Nic swojego nie ma. Ta gra nie pasuje do tego kanału. Co wy tu wszyscy robicie? Przecież tego się nie da oglądać tutaj. Przecież nie pasuje tutaj w ogóle. Czemu? Co 1300 osób tu jest? Dlaczego? No to tak jedzie nawet. Powiedziałbym, że umiarkowanie żwawo. Jak nic nie ruszałem. Tak jak po tym moim w ogóle całkowitym majtlaniu wcześniej. To teraz jest w sumie podobnie. Weźmiemy sobie ten gaźnik lepszy. Próbujemy go ustawić według tamtych wskaźników nowych, które tam przyjdą ewentualnie i... Może będzie lepiej. Wzięłam opony? Nie. Nie wzięłam opon. Sorry. Skrapa nie nagrywasz, to suby uciekają. No pewnie tak. No lekko mi ściąga w lewo, no kurde, nie no, na trójce to nie jedzie. No, tak średnio bym powiedział. Zobaczymy jak z tym gazikiem będzie, naprawdę jestem ciekawy. Na razie trzeba tak się dokulać do miasta. Widzę, że przekraczamy 80 na godzinę, kurde. Cyk czwóreczka. Co? 90. I się silnik gotuje, ale przynajmniej paliwo tak nie spierdziela, bo jest przykręcony, kurde. Włącz. Sięgnąłem. Kurde. No, prawie stuwa jest. Prawie stuwa. Fajne mam naklejki, nie? Czemu tak się? No przekroczyłem stu! O, już nie, bo jest pod górkę. Ale przynajmniej jadę w miarę przepisowo, bo tu jest chyba ograniczenie tam do 90, czy tam do 100 przeważnie, nie? Bo przynajmniej mnie policja nie złapie, chociaż jadąc autem, które nie jest zarejestrowane, też chyba mógłby być problem, nie? Bo ciężarówka jedzie w ogóle. Siema.
sprzęgło, żeby silnik schłodzić. Dobrze jest! Dobrze jest! Jest między 30 a 130. To dobrze. Nie tylko gratem, tylko zawsze gratem. Jeszcze sobie może Moto biedę nakleję. Znaczy, no, nie nakleję, w cudzysłowie oczywiście. To już jest takie sobie. No powiem wam, że nawet jedzie, no. Nawet jedzie. Szałuj, ale nawet jedzie. Zbieżność ustawić. Zapłon jeszcze tu w sumie nie wiem, z czym się ustawia, ale... Wyprzedzenie zapłonu, czy coś takiego, nie? Tam jeszcze się ustawia, tym dystrybutorem się kręci. Zawsze gratem na Madzi. Nie, jak miałem poprzednie Mazdy, to były graty i w sumie mogłem sobie nakleić tam, ale jakoś nie dorosłem nigdy do tej decyzji, żeby kupić naklejkę. A na te teraz to tak nie wypada trochę. Myślę, że splugałbym całą tę ideę i ten hashtag, to nie pasowałby na moim aucie. Ta nalepka nie pasowałaby do mojego auta, tak jak ta gra nie pasuje do mojego kanału. Także to by był cios w twarz po prostu autorowi i no, nie bardzo. Złość, dobra rzecz, masz rację, kieruj ją na czat, pozdro. Pozdro iCube, tak, dzięki za donate'a. Nie no, już się trzeba wyluzować trochę, powoli. To jest grat, patrz. Masz! Wiesz co masz jak grat? No. Jak tam u was? Chujowo. Dzwoniłem wczoraj do gościa, nie zgadniecie co powiedział! Że postara się auto skończyć do wakacji. Chyba, postara się skończyć do wakacji. Także trochę w sumie powiedziałem mu, że trochę to już nie bardzo i że ja sobie znajdę coś nowego po prostu gdzie indziej i teraz no. Także tyle jeśli chodzi o łaz. Czekam kuźwa już 6 miesięcy szukam tego padła jakiegoś, kurde. Jak ciężkie może być kupienie samochodu? Pół roku już szukam. Znaczy szukam, czekam w sumie. Ech. Dobra, walimy od razu na ten przegląd, bo nam zamknął, kurde, tę imprezę. Ciekawe, czy się uda. Komplet jest niby, komplet jest. Piwo mu jeszcze dam na postawię na stół piwo. Co prawda puste, ale... Dobra. Sieba. Trochę zgrzany, ale... Myślę, że spoko. Jeszcze o liście nie mogę zapomnieć. Trzeba sobie będzie list zaraz wysłać. Może coś tam jeszcze kupić przy okazji, jakieś piwerko może. Płyn do chłodnicy, o! Kurde, płyn trzeba kupić. Aby ktoś chciał, kurde, widzieć jak to wygląda, to tak ma szyba, tak wygląda. A ten tekst na dole jest nieprzypadkowy. Czcionka jest taka sama jak w My Summer Carze była, albo bardzo podobna, jakoś tak znalazłem. Jest w Uczcie Niepokoju i to nie jest oryginalny napis jaki tu był, ale jest. Dobra, weź to dugaj tym onym, bo kurde, szkoda czasu. Trzymaj na piwerko i wyluzowanie, pozdrawiam. Oj, trzymaj na piwerko i wyluzowanie, pozdrawiam, 20 zł. Dzięki wujoj za donate'a, pozdrawiam. Czekajcie, ja muszę sobie takiego ładnego... O, prawie. Prawie zdążyłem. Dobra, stukaj tam, a ja sobie światełko zapalę w pokoju. Jest chyba to... Skończył napierdzielać i zaraz zobaczymy. Weź to, opuszczaj to i powiedz, dawaj. Się dogadamy w razie czego. Mam w lodówce flaszeczkę jak coś, nie? To ci podrzucę później obok kratę piwa, bo ze dwie. Wiesz, się dogadamy. Kur... Dobre. Przeszło. Jej! No.
Bardzo ładnie. No, ja kurde, śmiałby nie przepuścić, kurde, balans. Szkoda, że się nie da na odwrót przyczepić. Dobra, no udało się, no. Można by jeszcze jakiegoś durnego screena zrobić. Czy ja? Dobra, leży w stole, jest, o matko. Już myślałem, że na wysypisku zaraz będę musiał szukać. Daj mi to, zrobimy takiego głupiego screena i go wrzucimy na miniaturkę. Idealnie, ja sobie to ustawię, momencik. Ja sobie to ustawię tylko. Sekundka. Ja bym był za tym, żeby napisać o łazie w opisie. Ja już zaraz usunę po prostu informację z tym i stanie na tym, że kasę przepiłem, już nie ma nara, ale jak kupię, to po prostu wtedy coś ten, bo już mnie to tak wkurza po prostu. Dlatego dzisiaj od rana jestem taki striggerowany po prostu. No. Ale no, nie wiem, co będzie. Jak będzie, to ten momencik, to tylko troszeczkę podrasujemy sobie to. Tutaj cyk, 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 cyk i zapisz. Dobra, i to sobie tutaj zaraz wrzucimy na miniaturkę. Dobra, miniaturka się wrzuca bardzo ładnie. Śliczna będzie po prostu. Oj, 20 FPS-ów. Ups. Dobra, jest, okej. Okay. Dobra. Pobij go teraz. Dobrze jest! No i tu gdzieś... Pięknie! Co za ryb znowu? Jakie RIP? Co jak je wrócił? Nie ma żadnego RIP. U mnie działa. Zero zgubionych klatek i te sprawy, wiecie. Zatankujemy może sobie to przy okazji jeszcze też. Zalejemy do kanisterka, żeby było pełno. Wyślemy najpierw list, a potem jeszcze kiełbaski też wyślemy. To polecony, proszę. Priorytet i te sprawy. Teraz tak. Trzeba kupić, albo najpierw zatankujemy, potem będziemy kupować rzeczy. Która jest w ogóle godzina? No jeszcze jest otwarte, jeszcze jest do... Do 20. O, panie, to jeszcze będzie. Nie wiem, o co chodzi. Mafia, 10 zł. Nie wiem, o co chodzi. Dzięki za donate'a. No, z której strony tu jest wlew paliwa, czy ktoś kojarzy? Bo ja nie kojarzę. Chyba z prawej. Załóżmy, że jest... Ja bym zgadywał, że z prawej. I zgadnę, że z prawej. Zawsze mam z tym problem. Ale jest dobrze. Kod brązowy. Tablice są, owszem, udało się. Jakimś cudem. Teraz tym razem był w komplecie cały. Był fajnie i 400 osób poszło w pizdziec. Przez tego laga, który u mnie działał, a kurde. Ech. Dzięki za opóźniony. Sam jesteś opóźniony. Odśwież sobie live'a może. Spróbuj. Dobra, jeszcze kanisterek by trzeba było wziąć. Bo jest pusty, a zawsze dobrze mieć w domku pełny kanister, żeby go wrzucić do ogniska albo dolać ewentualnie do jakiegoś samochodu. Od 8 na bogatości, kurde. Dokładnie. Coś jedzie z lewej strony, coś słyszę, zaraz mi jedzie w ryj. Coś tam gdzieś chyba w miejscu piłuje z tego, co słyszę. Może się zatrzyma na jakimś drzewie czy czymś. Czy to jest już pełne? Nie jest pełne. Też mam taki sam kanister. Będzie na łazie kiedyś. Sorka, mordunie, wariaciku, że ci tak mała pieniążku brak. Dzięki, zielonej talek, to... Dziękuję.
Wybaczam czy coś. I dziękuję bardzo. Dobra. Możemy teraz podjechać pod sklep, kupić sobie płyn do chłodnicy i zapłacić za to paliwo oczywiście. I coś tam jeszcze. Może soczki. Kanister to był, no 20 litrów takie kanistry mają pojemności, zdaje się. Z tym, że on praktycznie chyba 3/4 w sumie tego paliwa uzupełnia, nie wiem. Dobra, jedno takie. I... przemalować może? I mi się ten kolor podoba jakoś, ja nie wiem o co wam chodzi, mi się podoba. Szpraja sobie jednego wezmę. To... kiełbaski. Bo nie mam kiełbasek już więcej. Napisz na tylnej szybie, o co chodzi, złóż mnie w pokoju. Tego się wszystkiego możesz sam dowiedzieć, ja ci nic nie powiem. Możesz sobie sam zobaczyć, będzie fajnie, bo to... to jest ciekawe rzeczy. Napisz sobie możesz przepisać, wygooglować, wyszukać gdzieś tam w tłumaczu czy coś. Wiesz. A w uczniach pokoju to trzeba poszukać na kanale czy coś. Wlew do baku mam za odkręcony cały czas? No tak. Muchy mi jeszcze tam nalecą i co wtedy? List, bo zapomnisz. Widzisz, jestem szybszy od ciebie o krok, bo list już jest wysłany. List już jest wysłany, jak widać skrzynka na listy jeszcze cały czas go konsumuje. Jeszcze go cały czas przeżuwa. Jest wysłany, spokojnie. Jeszcze sobie dolejemy tego płynu do chłodnic, bo tam nie do końca wystarczyło mi. Jeden taki baniok nie wystarczył mi na dwukrotne zalanie chłodnicy. Dobrze, że mi Hudson napisał w ogóle, że przecież... po prostu po wymianie, po ustawieniu rozrządu, jak zdjąłem pompę wody, to zdaje się, że nie dolewałem po prostu wtedy płynu. No i teraz normalnie trzyma, kurde, poziom. Bardzo ładnie. W Google jak wystarczy wpisać słuchanie w pokoju? O, wow, okej. Przeszło! Ub, można? Raczej nie. 10 zł. Raczej nie. Ale dzięki za donate'a Momeku. Możesz mi napisać na fanpage'u, to pomyślimy ewentualnie, może. Może pomyślimy. Zrobimy sobie gdzieś tutaj bazę wypadową w mieście, że wiecie, takie na czarną godzinę jakieś piwerko i inne kiełbaski. Cena chyba się zmieniła akurat. Pewnie teraz jest tańsze czy coś. Dobra! Aha, byłbym zapomniał. Fajki dzwania. Po co mi fajki? Żadnych fajki jeszcze w tej grze nie wypaliłem i nie wypalę. Bardzo ładnie o to mi chodziło. A, o! W sumie to jeszcze może... Czekaj. Czekajcie, tak. Pójdziemy sobie wabank troszeczkę. Dawaj. Kurde. 100 złotych. Okej. Znaczy ja dalej podtrzymuję jak coś swoją tą, ale generalnie dobry timing z tym, że akurat gra, odpaliłem to i ja pierniczę. Dzięki za donate'a. No smuteczek, no życie jest smutne i złe jest życie, no. Czemu ja nie wygrałem? Powinienem wygrać dwójkę chyba czy coś. Kurde. 100 złotych. O, te... O, hej! Już jestem do przodu. Czy póki nie wydam tego? Nie, nie jestem już do przodu. Dobra, ja to zrobię, a to coś jeszcze wygramy. Kaczki. Kurde. Chyba z miesiąc takiego donate'a nie było w ogóle. Kurde. O. Gra w slotsy. Lukitus sobie tutaj klikniemy. I Lukitus nic nie dał. Napis koło włóczni pokażesz. Czekaj, Tusków tu przytrzymamy. I sobie jeszcze raz wylosujemy. No i jakiś jest inny typeczek. Taki jest napis.
Siema, jak zabrałeś Grata Pigmanowi? Wziąłem po prostu go i zabrałem, no. Kluczykiem masz, jako kluczyk używasz śrubokręt i jedziesz. Tylko, że najpierw trzeba utopić auto, żeby się os pozbyć. I dziękuję za donate. Dobra, ja tutaj kontynuujemy jeszcze ten temat. No i jest jakiś... No i zasłonił. Zaraz. Kurde, no ja udupię całe moje pieniądze. No tak jak to bywa na tych slotach, kurde. Zaraz weźmiemy pożyczkę od podejrzanych gości w czarnych skórach. I będzie fajnie. Subów na plusie? No na minusie raczej. Ja już tego mam w ogóle. 35 wygrałem, kurde. Towarzysze w tym autobusie, nie mam pojęcia, czy to jest jakiś mem, czy pewnie jak ktoś jest Finem, to by skojarzył, co to są za typki. Co chwilę tylko te pieniążki są, a jakby były takie trzy pieniążki, raz mi się tak to zdarzyło, tylko że za najniższą stawkę chyba wtedy grałem i no. O! Ile? 20, kurde. Ile tych typków jest? To są ten... Aha, bo to są te najtańsze typki. No cóż. Dawaj jeszcze raz. No jakiś... No wszyscy pod krawatem, to jacyś ważni, no. Tu masz w ogóle twierdzić, że to nie do końca to, co być powinno? Ty coś źle wpisałeś. Pa, zoba, jeszcze raz. Takie coś. Proszę bardzo. Tłumacz gogle i jazda. Ej, za daleko, żem zaszedł. Dawaj jeszcze. Skończy mi się cała kasa, ktoś do mnie dzwoni jeszcze w ogóle. Teraz się zachciało dzwonienia. Kto? Co wy? Teraz? Halo, ja nie mam czasu live'a robię. No, na. Halo, te... Co? Te... Tedzings? Nie wiem. Będzie jakiś jeszcze film jak ten z routerem? Pewnie tak. Takie filmy głupie się zdarzają raz na jakiś czas na tym kanale. Na kanale jest taka playlista. Głupie chyba, czy głupoty, czy bzdury, czy śmieszne, czy coś w tym stylu, czy głupstwa. I tam to i są takie głupoty. I raz na jakiś czas się zdarza. Takie jest życie, no. No takie jest dosyć, takie jest. Dzięki za donate'a. Dobrze wpisałeś? No to co ci tam wyszło? Co ci tam wyszło? Głupstwa. No właśnie tak. Coś takiego. No kurde. O! Skończyły się dzięki. Dobra, to dawaj pojedynczo. Wygrałem piątkę, kurde. Dawaj, zaraz będzie koniec. Niepokój na włóczni? Niepokój dzida? Co? Włócznia niepokoju. Sprawdzałem to trzy razy w obie strony. Niepokój na włóczni. Niepokój na włóczni. Ale z tym znaczkiem specjalnym tam ich nim też? Od lewej... Czekaj, co? Małnokowicz... Kurde. Moneka, myślałem, że sprzedajny YouTuber masz, bo kanał umieru 50 zł. Dziękuję. Sprzedajny, no. Zapytaj Kamyka, jak mu poszło kiedyś, kurde.
Dzięki za donate'a, ja pierdziczę. No umiera no trochę, trochę tak. A w ogóle to są donate'y PayPalem, także i tak ich nie wypłacę, bo zablokowanego. Dobra, a dziękuję bardzo. Chyba PayPalem w sumie, bo pełna kwota jest w ostatnich donate'ach, więc chyba... Chyba tak. Kurde. Kurde, jakie kaczki. Kurde. Dobra, czy ja mam wszystko? Czy ja mam wszystko, co ja chciałem mieć? Tak właściwie. Przegrałem kasę, żeby się zgadzało. Ja sobie zapiszę jeszcze grę. I soczków? Nie wziąłem soczków. Zostawiłem dwa żetony w automacie? Aha, no to za późno. Już chyba. Po co mi soczków tyle? Jeden dolarek został. Czemu PayPal zablokowany? Bo mam najlepszy... PayPal XD. PayPal XD 25 zł. No, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Momeku. Bo byś się jeszcze pochwalić, za to tego bana dostałeś, czy coś. Z tego PayPala wysyłać donaty? Nic nie mogę robić, mogę tego przyjmować kasę, ale nie mogę z nim nic zrobić. Ani wysłać, ani zapłacić. Chociaż w sumie... Nie mogę ich wypłacić, ale czy mogę z nich korzystać tak w formie, żeby płatności jakiejś w serwisach? Hej, Kafo, to ja ci dam donate'a PayPalem, a ty mi wyślesz przelew, okej? Okay? Nie no. Szczerze, to po prostu nie chce mi się w to zagłębiać tam i tego, no. Ach. Dawaj, przegląd przeszedłem, trzeba to trzeba poświętować trochę. A jeszcze sobie weźmiemy też kiełbaskę z frytkami, sausage. A pyszne.pl możesz płacić? Kurde. Ale... Wow! Tak się da. Bart, masz tu 5 dolarów na piwko. Tylko odblokuj PayPala, bo nie będzie donate'ów. Przyznaj się, za co ci zablokowali PayPala 5 dolarów. Dzięki za donate'a, Bart. Nie. Dzięki za donate'a, no, wystarczy. Ja chcę ten stół podnieść bardziej. Momek NW, za co pisałem głupoty pewnie XD i pewnego dnia pisze i nie pokazuje się mojekomu CB 30 zł. No. To nigdy nikt nie wie za co, tak samo jak kurde w więzieniach same dobre chłopaki za niewinność siedzą. O, to mi się teraz udało. Ten też mogę stąd. Biorę ten, rekwiruję ten stolik. Dawaj. Dzięki za donate. To w ogóle, powiedz, ja się zawsze zastanawiam, co ludzie robią z czasem zaoszczędzonym, jak piszą nowy CB i tak dalej. Co ludzie robią z tym czasem, który zaoszczędzą w ten sposób? Kurde. O! Dobre, a ten też mogę? Też. Można ładną rozróbę, powiem wam, zrobić w tym barze. Krzeseł nie mogę, widzę, ruszyć. Ale stoliki jak najbardziej. Dobra. Ja sobie to zjem generalnie z podłogi, bo czemu nie? Tylko gdzieś tu jeszcze mój kieliszek był, o właśnie. O, pragnienie spadło, serio. A jak odstresował się od razu, bardzo ładnie. Szkoda, że w domu sobie nie można z flaszki rozlać do kieliszków i w ten sposób stres obniżyć. Bo piwo stres obniża tak bardzo, 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 bardzo symbolicznie. Dobra, idę stąd. Nara. Momek, ja uczę się Niemca w wolnym czasie, a co 20 zł?
A, czyli ojczysty język, kurde, zamieniasz na te, kurde, takie rzeczy. Dzięki za donate. No, no fajnie. Czy ja zapisałem grę? Nie zapisałem jeszcze. Zapisałem grę. Dobra, jedziemy stąd. Kiełbaski dalej w skrzynce. Tomek M. A Tomasz dotpaj da kiedy jakiś nowy serwer z MC, bo bym sobie pograł 50 zł. A Tomasz dotpaj? Ej, kurde, dzięki za... Ja pierniczę. Nie wiem. No, miał być taki serwer w sumie ekipowo-youtubowy, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, dziękuję bardzo Donata. Kiedy coś będzie, to nie wiem, kiedy coś będzie, ale myślę, że coś kiedyś będzie. A ręczny może puścimy, może trochę lepiej pojedzie wtedy. Dobra, jedziemy do domu. Gruzem. Lekko w stanie wskazującym. Ale to nie szkodzi, to tylko gra. W prawdziwości tak nie robimy, tak nie można. Ale w grze to czemu nie? Będzie śmiesznie będzie. Najwyżej się zabije. Chciał pograć? Przyszedł. Oj! Macie tam jakieś serwery zakarumitowe, przeca. Ja nie wiem, czy zrobimy, czy nie zrobimy. Nowy wspierający IQ. Momek Donate u walki za w słoiku się nie mieści 50 zł. Kurde. No, dzisiejszy słoik jest pełny masnych włóczni, z tego co widzę. Musiałem zdjąć słuchawki i przegapiłem moment, jak piłowałem obroty. Dziękuję za donate'a. Co się dzisiaj tutaj odwala? No, kurde. No i w ogóle to witam wspierającego nowego, bo chciałem coś powiedzieć, ale nie zdążyłem, bo nie zdążyłem. Kurde. No. Także tego. PayPal? Nie. Będę sobie musiał w końcu coś zrobić z tym PayPalem. Jakoś, nie wiem, napiszę do nich hejka, bo jakiś taki problem jest, nie wiem o co chodzi. Odblokujcie pliska. Dźwięk spornika. Nie ma dźwięków spornika, bo się strona wykekła jakiś czas temu. W moim przypadku nie działało to w ogóle i usunąłem to w ogóle i już teraz nie mam tych alertów w ogóle. Ale też te... Wow. Normalnie. Ale widzieliście, że on mi normalnie wyjechał tak na ryj, bo ja jechałem swoim pasem, on też, ale nagle mi tak wyjechał na ryj po prostu. Matko Boska. Ładnie. Bardzo ładnie. Coś nawet, coś mówiłem, ale już nie wiem, co mówiłem. Świetnie. Hej. No. Także tego. Tym razem bez chlania. Pojedziemy sobie tak o, bo w sumie się pogniotło, auto mi się pogniotło, no nie, to jednak nie był sen, kurde, Satsuma zmienia się w Artsumę powoli, no nieźle. Funny moments, jaki funny moments? Moją śmierć uważasz za zabawną? Takler, panie, ile tych donate'ów dzisiaj? 11 zł. No nie? Kurde, Takler, dzięki za donate'a. Nie, nie wiem, o co chodzi, ale jest ich wiele. Duże ilości naraz donate'ów. Cześć, Polisz! A pa, i tak bez Polisza nawet jeszcze, kurde.
Ło! Tomek, zostałem wspierającym kanału, nawet nie wyskoczyło, bo mam bana XD 30 zł. O! A to dobre, dobre, to dzięki za info, powiem ci, że się zastanawiałem, czy jak się zostaje wspierającym na jakimś kanale, to czy to widać, a nie widać. To dobre. Dzięki za donate. Wiesz co? Napisz mi po live'ie na fanpage'u i to coś pomyślimy. No nie wiem, no. pomyślimy coś, mówię, no. Mówię, pomyślimy. Napisz mi. Też mi na czoło wyjdziesz, może ci uprzedzę, ja ci na czoło wyjdę, lol, żartuję, nie? Kurde, to już jedzie stówę, nie? Kopć dla odmiany na biało zamiast na czarno. Kurde, żeby jeszcze tak nie ściągało w lewo, troszeczkę by było fajniej. No ale dobra, plan jest taki, żeby jechać do domu. Przespać się, bo jest już chyba późno. No, już 9 dochodzi. I czekać na telefon od tej może i że są zakupy. I pojechać może też z Satsumą po prostu. Od razu tam pod sklepem sobie założyć rzeczy, które są tam które tam przyjdą. I będzie dobrze. To się działo przez ostatnie 20 minut? W sumie nic ciekawego pewnie. Licznik darowizn. O, to ten, co mi na... To ten morderca, co jechał teraz, kurde. Gagatek, jak strzela seriami, kurde. Jest wujaszek? Nie wiem. Zobaczymy, czy jest. Do mechanika na razie nie. Na razie pojedziemy... Założę sobie te rzeczy, które mi przyjdą pocztą. I zobaczymy, czy mi się to uda ustawić z tym wskaźnikiem. Jak mi się uda ustawić, to będzie dobrze, a jak mi się nie uda ustawić, to niedobrze i wtedy się pojedzie do mechanika, ale jest szansa, że się uda ustawić. A celu już nie ma na łasa, tuż celu nie ma od 1 stycznia. I od 1 stycznia szukam auta i mamy już czerwiec i albo ja jestem tak nieudany, albo mam wybitnego pecha i nie umiem mi znaleźć. Napiszę ci po live tu momek XD up bliska 25 zł. No dzięki za donate. No zobaczymy. Pa, no kurde, dorwał się do PayPala rodziców i pa jak szaleje teraz, kurde, jak Polisz kiedyś, ale rodzice mu tego, kartę mu zabrali i teraz już cisza się zrobiła. Już się spokoił, kurde, pasem pewnie. Nie, policja stoi! Kurde. Do radia własną muzykę? Tak, jest na płytki CD można, do tego akurat nie, ale do tego lepszego radia. Można płytkę CD sobie jakby wypalić, że tak powiem. Siemanko! Blachy, no już mam. Także tyle dobrze, że teraz mnie zatrzymali. Ło! Pa jak poszedł! A oni nic! Zawsze chciałem, żeby pozytywnie bnięty pustro dla czatu. Pustro IQ, tak dzięki za donate. Cześć. Jestem trzeźwy i poczęty, auto jest w pełni sprawne technicznie, właśnie przeszło przegląd. Wszystko jest dobrze. Eroset.pl, a co mi tam 3010 zł? Bo to bez IBY działało. Chyba jest dobrze. Nic mi nie dał, a ten ziomeczek mi coś da. Tak zerka czasem. Masz coś dla mnie? Nie. Dobre. Udało się tym razem. W czas go zobaczyłem, tamtego ziomeczka, co tam stoi. Kurde. Heavy Rain? Nie wiem, co to jest. Nie. Kryminał raczej nie pasuje do mojego kanału. Nie. Raczej nie. Dzięki za donate'a, Leroy. Pozdrawiam. Ale raczej nie. Ło, pajak pojechał, kurde. Ja bym go sprawdził, czy na opałowym nie jeździ. Kurde, oni nic. Dobra, wyjeźdź tym gruzem z dziury, bo... Ło. Tak pijany. Dobra, jedziemy, no. Radio sobie włączę.
Nie wiem, czemu nie włączyłem radia wcześniej. Kryminał do kanału nie, ale do walki jak najbardziej. Czy sugeruję, że powinni mnie zamknąć? Za to zagapianie gier pewnie, kurde. Czy to może jechać szybciej? Please. Kurde, jak ten gaźnik nowy będzie i ta rurwa wydechowa. Ej, Zara. I jeszcze chłodnica. Czy mi się to aby pomieści do Satsumy? Czy lepiej wziąć busa? Może będzie wuja, to się busem może pojedzie. Co wy na to? Może by i busem pojechać, jeżeli będzie wujek, bo nie musi wcale go być. Ale może akurat. Byłoby chyba lepiej, trochę. Pewnie. Tak chyba zrobimy. Jest mod. No mody to tam, wiesz, co możesz z tymi modami zrobić, kurde. Możesz się zainstalować. Kiedy jest wujek? Tak. Nie wiem kiedy. Nie znam. Czasem jest, czasem nie ma, no. Na początku parę dni chyba musi upłynąć. Nie wiem, czy on w jakichś godzinach konkretnych jest, czy coś trzeba zrobić. Nie mam pojęcia. Nie wiem na przykład, do czego zależy, czy dostaniemy klucze do szambiarki, czy nie. Na razie dostałem klucze do busa i jakby mogę sobie busem jeździć, tylko że jak wujek jest, bo potem tego busa należy mu tam odstawić na plac i on sobie go potem zabiera i zaś... Znaczy, on sobie go potem zabiera i zaś go nie ma. Skodą, no możemy ewentualnie Skodą pojechać po części, bo Skoda jeździ szybciej. Skoda jeździ szybciej od Satsumy w tej chwili jeszcze. I no, on jest dłuższa trochę, więc pewnie ten wydech się tam bez większego problemu zmieści. To można by i kurczę... Można by i kurczę ten... Można by... Musisz przypał wujkowi zrobić. Jaki przypał? Prezent u rodziców sykali tak. Wow. No, to moje ciężko zarobione pieniądze we frankach bym płacił, ale się nie da 50 zł. Kurde. No we frankach się nie da. Ale da się w dolarach, w euro i w funtach. Kurde, dodaj chyba funty ostatnio. Źle, że... Znaczy, no... Raczej nie. Całkiem fajnie, chyba, nawet. O ile te PayPalowe, wiesz, niby tak ten tego, a potem nagle myk wycofane wszystkie, bo to tak, zdaje się, na PayPalu można takie pranki robić, że dajesz donaty na przykład takie masne albo dużo donatów, a potem je wycofujesz. O! Co wy? To moje ciężko zarobione pieniążki, 50 zł. No dobra, już wiem! Kurde, nie zdążę słuchawek dobrze na łeb nałożyć, to znowu muszę ściągać, bo głośno. Ja pierniczę. Włócznie tam zaraz eksplodują w środku, kurde. Ciężko, mam wspierających. Dziękuję, Michale. Dziękuję, Momeku. Znowu i... Kurde. Ja nie jestem przyzwyczajony do takich rzeczy. Kurde. To się tu... Dwa razy wysłałem, bo nie chciał dojść. Dojść. Jak nie chcę dojść, to trzeba się bardziej postarać, co? Ale doszedł. Doszły. Obu ich doszło. Kurde. Dziękuję. A potem wszystkie wycofane. Kurde. O! Cyk trójeczka. Kurde. Obydwie doszły. Tak, doszli ci do najci. Kurde. Czemu ja otworzyłem maskę od razu? Nie wiem. I czemu mi tak czerpnęło do tyłu? Też nie wiem. Dobra, rozładunek trzeba zrobić.
Bardzo ładna tekstura węgla. Bardzo ładna. Węgiel sobie ten cały wrzucę do garażu gdzieś. Benzin też sobie wrzucimy do garażu. Tutaj niech se stoi. To też sobie wrzucimy do garażu. Niech se tam gdzieś na półce ewentualnie stoi. Tego też już raczej nie potrzebujemy. Wszystko jest z autem w porządku. Nic się nie psuje. Żadnych płynów ustrojowych nie traci. Wszystko jest ok. No. Coś nielegalnego. Momek stop 1, a chciałem tylko pogadać z YouTuberem XD 10 zł. Muszę częściej banować ludzi na czacie chyba, bo to... Jeśli mi to na czacie napisać, to dodaj... Znaczy co? W ogóle jest ponoć taki prosty trik na zwiększenie liczby wspierających. Włączyć czat tylko dla wspierających na całym live, znaczy live'ie. I wtedy, kurde, wspierający lecą jak szaleni, a to tam nie miało trafić do garażu, tylko do kuchni. Bardziej. Kurde, więcej donate'ów. Dużo jest. Już za dużo, już zaraz mi będzie głupio, będzie mi głupio. Weto tam gdzieś do kuchni i ten. Piwsko, to niech se zostanie w aucie, se niech zostanie, ale to se weźmiemy, dawaj, to, dawaj, i to do kuchni też weźmiemy, tam gdzieś jest kuchnia, tu, cyk, niech se jest, teraz tak, kurde, stać mnie, zapalę se światło, otworzymy sobie to może w lodówce, bo tutaj są chyba głównie w sumie... Michał, cześć ryju, 50 zł. Aż mi kiełbaski wypadły z wrażenia. Cześć ryju! Dzięki za donate'a, kurde. Ej. Ale to jest już... To już coś... Gdzie jest moja siata? Kurde. Dziękuję. Next. Momek, ale te dzidy się dziwnie patrzą, 10 zł. Dzidy tak mają, one się tak dziwnie patrzą, bo one mają niepokój sprawiać, robić i o takie jest ich zadanie właśnie. Bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję za donate'a. No. A to jeszcze spraya kupiłem. Dobra. Na brudny tyłek i tak nie będziemy się psikać. Trzeba się najpierw umyć chyba czy coś. Zjeść, odstresować się, że sobie flaszkę chlapnąć ewentualnie. Uzbieram do kolejnego. Jakbym ja jeszcze tego pierwszego w ogóle zdołał jakoś ten... Nie wiem o co chodzi, ale tak. Ten co miał być wyremontowany dla mnie, no to się robi już pół roku i się zrobić nie może. I cały czas, co miesiąc słyszę, że za miesiąc i tak dalej. Także już mam trochę dość i już stwierdziłem, że szukam czegoś innego. Jednego, co miałem upatrzonego, to już ktoś kupił. Jak to potem było? Ja się pogubiłem. Potem tak... Kurde. Rescue HQ? Nie! Raczej nie. Dzięki Mysiek Pisiek za donate. To pozdrawiam serdecznie Mysiu Pysiu, ale na razie nie. No. Nie wiem, nie znam. Nie wiem. Raczej nie. Co chciałem mówić. W niedzielę jeszcze teraz dzwoniłem, pytałem, znaczy ten, tak, witam, bo tu widzę, kurde, no nie zdążę powiedzieć. Na ubieracie? Tak, nie, dzięki za donate'a. Bardzo, bardzo śmieszne rzeczy ogólnie. Idę jeszcze spać. Kurde się uda, kurde. Nie wiem, co ja mam robić, mówić, Jezus. Sież gorąco mi się robi, no. Co wy mi tu wysyłacie, kurde. Co najpierw? Może najpierw pić? Jeszcze. No nie mogę nawet nic powiedzieć, no. Tylko blikiem w necie, jak można mieć inne głosy, znajdą niż te, co są dostępne. Jakieś premium konto dziwne na Tip and Donation, czy coś takiego. I tam można jakieś chyba inne dźwięki za dopłatą, która i tak nie trafia do mnie, tylko do tej strony, jak coś. Także no. Ech. Na cunasz to, a? Do samodzielnego montażu? Nie. Nie interesuje mnie takie coś. Ja... jakiś, nie wiem, terenowe coś. I UAS jakoś mi się podobał zawsze. Nie wiem czemu.
No, także, także tego. I miałem skończyć. Dzwonię nawet w niedzielę. Ogłoszenie wisiało chyba od 7 dni. Dzwonię, mówię, no dzień dobry, czy tam można ogłoszenie aktualne, bo tam wpadłem, zobaczył, co tam, jak tam, gość mówi, no aktualne, ale tu właśnie panowie oglądają. No i kupili go, kurde. Akurat tak mi się udało, że zadzwoniłem, to ktoś akurat był, oglądał i kupił. Co ja jeszcze chciałem, może zjeść, by coś było, można jakieś kiełbaski. Się odstresować jeszcze, to sobie walniemy flachę sobie. Nie, no flachę to bym zostawił na czarną godzinę. Dobra, to idziemy spać, może przez noc trochę stresu zejdzie, nie mam pojęcia. Raczej nie, w sumie, pewnie nie. Sobie światło w pokoju, może to jakieś LEDa siedzi w środku. Matko. Momek, 300 franków dopłacone na kartę, na którą jest PayPal, można się bawić 100 zł. Ile to jest 300 franków? Nie wiem, ale dziękuję bardzo. No i dzwoni. A stres wcale się nie zmniejszył. Kurde. Halo? Heißt to wie? Dużo? No. Pyk. Kurde. Jechać po niego? I teraz drugie pytanie, czy nie, nic nie widać? Czemu to jakieś lampki nie ma włączanej z tej strony, nie wiem, czujnik ruchu i te sprawy? Ja, kurde, nie mieli tego w latach 90. Na stres M? M na stres chyba nic nie daje. Wręcz się zwiększył, widziałem przed chwilą. N daje, N trochę zmniejsza stres, tak się poprzeklina, ale to tak bardzo powoli jest. Jechać? No dobra, no to pojadę, no. Tylko nic nie widzę tutaj na zewnątrz. I to jest trochę upierdliwe, powiem wam tak na dłuższą metę. Także może, nie wiem, może sięgnąłbym do garażu tędy. Tylko może tak. Ej, jaki dobry patent, kurde. W ogóle, czy ten bimer się robi, czy coś? Tu jest, ale chyba ten rozcieńczony, ten niewzmocniony, ten osłabiony. Oho! Coś widać. Ale ja bym w sumie Skodą pojechał, Skoda stoi gdzieś tutaj. Chyba widzę jej oczy w ciemności. Tak. Chyba wsiadłem na dach. Dup. Teraz chyba wsiadłem do środka. Teraz chyba jestem w trybie kierowcowania. Tu jest chyba ręczny. O! O! Coś... Zbugować te dzidy? One się wysypią. One się wysypią, jak ich będzie za dużo. No nie, wziąłem kluczyka jeszcze do tego. Kurde! W sensie śrubokręta nie wziąłem. Ja pierniczę. Czy da się zbugować? Nie wiem, czy da się zbugować, no. Można próbować, kurde. Daj klucze, klucze daj. Tu leżą? Nie, nie wiem, gdzie leżą. Można tu lampkę zapalić? O! Co mi to dało? Dalej nie widzę kluczy. Gdzie są klucze? Halo, cip, cip, taś, taś. W bagażniku? Były tu klucze gdzieś, chyba że wypadły mi po drodze. Dobra, kurde, jadę, zatrzymuję, ale ona jest za wolna teraz. Ja że czekam, kurde, na te... Latarki nie mam, no mam latarkę, w sumie możemy zobaczyć. Znaczy, mógłbym z tego wziąć. A ten akumulator co robi? Nic się nie ładuje, zepsuty jest. Lego odłącz, ktoś tam miał rację, co powiedział, że on jest do niczego już. Gdyby się w całą noc nic nie ruszyła, tato. Latarkę, no mam latarkę, no tylko gdzie jest, tylko ją się tak dupiato trzyma. O, tam są, dobra, na środku, dobra, już wiem gdzie.
palce samo szalisz. Momek Sucharmistrz powiedział, że za 300 jest masna dzida, patrzę właśnie 300 zł. No i, no jest. No jest taka, taka masna włócznia, no, no taka, taka, taka całkiem, całkiem ten jest, kur. A jak one będą wycofane, wszystko, ja już to widzę po prostu, to są wszystko PayPalowe, ja się tu ekscytuję, a to kurde, potem wszystko, byk wycofane, potem jeszcze jakiś kombos pójdzie, że wycofane ileś tam naraz płatności, i myk konto, kurde, usunięte, pieniądze zasilą budżet Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest? Tu. Ona zwiększa od swojego, taka miała być. Kurde. Ale teraz mi coraz bardziej mnie ciekawi, coś ty musiał tam wydzbanić, że bana dostałeś. Kusi mnie, żeby zgasić światło przed garażem. Tak chyba zrobię, bo to prąd jest, wiecie, kurde. Prąd nie ma za darmo. Ja sobie to zgaszę tutaj. Sam jesteś wycofany. Momek, sam jesteś wycofany. Nie no, świrki XD 25 zł. Nie no, świrki? A co to jest firka? Ja nie wiem, co to jest firka. Chyba nie noszę firki, no. Chyba nie. Ja noszę, nie wiem, spodnie jakieś tam... Wiecie, koszulki, takie sytuacje. Włóczni za 1000, nie, większych już nie ma. No, za 300 jest ta najmaśniejsza. Jej masność największa. Co? I'm on observation duty? Nie wiem, nie znam tych gier, kurde, co wy mi tu proponujecie w ogóle? Dzięki za donate'a. Nie wiem, nie znam się. Stresu mam dużo, muszę zapoklinać te busze. Długie, dawaj. Tapujemy N i jazda. Nie dostałeś powiadomienia? Dlaczego? Nie wiem. Nie zasłużyliśmy. Ja nie zasłużyłem, żeby mieć jednego widza więcej, a ty nie zasłużyłeś, żeby to oglądać chyba. Na razie nie mam pojęcia. No. Outlasta? Outlasta mam chyba, bo za darmo gdzieś był. Ale ja nie umiem w takie horrory. Mariusz na pora, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, kurde. No, dobry wieczór. Dziękuję za zostanie wspierający. Witam. Niestety nie będzie powiadomienia dźwięku na streamie, bo jakiś miesiąc temu wykekła mi się strona i dalej jest wykeknięta i jeszcze jej nie wkekłem z powrotem i... No. Momek hadbajtuje na 1K donatę dzbany. Kocham sucharka, bo dobrze. O, pociąg. Z tą dzidą 10 zł. Dzięki za donatę, Momek. No nie, no za 1000 nic nie ma więcej. Jakby za 300 to jest tam masna dzida. No. Sucharek dobrze powiedział. Sucharek, kurde. Ło! Poszedł bokiem. Unban Momeku. Ale ja bym teraz musiał wchodzić, szukać tego tam. Po streamie, żeby nie było, że cię tak sprzedałem szybko. Jest szacunek czatu. No, wiesz co, no, w tym kraju to ja nie wiem, czy taki szacunek, czy zaraz... Kurwa, skąd te pieniążki ma tyle, kurwa, pewnie ukradł. Wiesz. Moderator nie muszę odbanować. Możesz odbanować. Ale... Musiałbyś go zbanować i to tak szybko dosyć odbanować, bo tak to... Ten. Ale to technicznie rzecz biorąc możesz odbanować. Ale tą Skodą naprawdę się jeździ dużo lepiej niż Satsumą w tej chwili. Space Engineers nie grałem, ale mam tę grę. No tu nie mogę sobie ręcznego zrobić. Woo! Poszedł, kurde, jak dzik w paśnik. O! Ktoś tu jedzie. Siema, ja sobie poczekam. Długi mi cię oślepię. O, zdechł. Momek, jak co? Mamy Momek, jak o, jeszcze... 10 zł. Halo, bej, jedzie! Pojechał! Kurde, milimetr... Dup.
Nie widzę, nie wiem co się stało właśnie. Ale dzięki za donate'a. No, napisz mi na fanpage. No pomyślimy. Kurde. Dominik, jakiego aparatu używasz do zdjęć na Instagram i po co to robisz? Hobby, praca, przegrany zakład, 20 zł. Cześć, bo szukam wycieraczek. Gdzie sraczki, halo? Tutaj. Dziękuję za donate'a, Dominik. Ja generalnie robię... Aj, teraz przestało padać, jest cudownie. Robię zdjęcia albo telefonem, albo aparatem. Aparat to jest Lumix G80, tak? Chyba tak. Zapomniałem. No albo telefonem, to Galaxy S6. Samsung. No, to takie sprzęty ewentualnie. A dlaczego? No bo nie wiem, no... Tak jakoś wyszło. Nikt mi za to nie płaci, żadnego zakładu nie przegrałem, ani nic. Momek, ostatnio na fanpage pisałem ci, że dałem haha, bo dostałem bana, to XD odpisałeś, XD 10 zł. Wpisałem XD? A to coś głupiego napisałeś i tak. Bo... Nie wiem, no czasem... Oj tam! Ja tam zajrzę jeszcze dzisiaj. Później. Oj tam. Kiedy ten UAS w końcu? No nie wiem, no! Strygerowany dzisiaj od rana chodzę i właśnie przez tego złoma. Jeszcze go nawet nie mam, a już mnie wkurwia po prostu. Także fajnie. Mamy S10. Kurwa, skąd pieniążki na to? Dobrze, w ogóle nie mam paliwa. Halo. Teraz dopiero zauważyłem, że ja w tym ciulstwie nie mam paliwa. Jest środek nocy. Wiesz, nawet... Że nawet przez bar się nie wejdzie. Musiałbym szybę wybić. Tak chyba zrobię. Po prostu. Wybijemy szybę i sobie zatankujemy. Bo chyba da się tak, nie? Dogoniłem w ogóle kogoś. Jaki to ruch, kurde. Kurwak na Marszałkowskiej. Ten pewnie pojedzie zaraz na czołówkę, wydupi któryś. Nawet nie, wow. No i na Lubelszczyźnie gorzej jeżdżą niż w Majsamerkarze czasami, kurde. Nie masz kluczy do gruza i nie masz toolboxa, co zrobić? Dziękuję za... Dominik, spasiba za odpowiedź. Spasiba. Miłej nocy życzę, pozdrawiam, 10 zł. Dziękóweczka, Dominik, pozdrawiam również, dobranoc. Rekordowy donate na raz? No to chyba kamykowy jest i on chyba był 700 zł. Na niemym ETS-ie kiedyś. Jak udawałem, że mam depresję najwyraźniej, bo nie była stwierdzona klinicznie, więc pewnie tylko chciałem zwrócić na siebie uwagę i tak dalej. No, także ten. To wtedy były takie nieme live'y, gdzie nic nie mówiłem i był ZTS-a i szolik je wysypał. Dzisiaj trzeba od nowa wrzucać wszystko. Popsuli, kurde. Mordo! Co, nie wiem, czy ty wsiądziesz już, czy... Dobra, jeszcze nie wsiadaj. Skromnie, ale z głębi serduszka najlepszego youtubera. No, nie wiem, czy taki najlepszy, ale dzięki za donate'a. Panie. Dokulam się? Nie bardzo. Dziękuję za donate'a. O. O, coś takiego, zamknięte. On ma w ogóle tablicę rejestracyjną? Keg 783. Ricochet ST. Siema.
Aha! Co? Okej. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja bym się przecież odrodził tutaj w mieście po prostu, na cmentarzu i wcale nie musiałem teraz z gry wychodzić. I teraz jakby znowu... Czy... Momek kafo, nieładnie tak linkem mojego kanału na prawo i lewo rzucać 10 zł. Dzięki za donate, Momek. No, także generalnie to udało mi się nie zapisać gry. Wcześniej. I... Dokładnie tak, jak piszesz. Tak było, Erekoli. Dzięki za donata. Przepiłem całą kasę na ułaza. Nic nie będzie, żadnego... Nic nie będzie. Mam teraz taką bardzo wielką ochotę wcisnąć magiczną kombinację klawiszy Alt+F4 i to tak dwa razy, żeby przy okazji OBS się zamknął. Ale... Kuźwa, no. Jakim cudem ja nie zapisałem gry, naprawdę. Jak przyjechałem do domu, tam wszystkie te... I poszedłem spać i kuźwa gry nie zapisałem i teraz jeszcze zamiast LF4 mogłem po prostu się odrodzić tu na cmentarzu i po prostu pojechać dalej. O, siema, zrób coś śmiesznego. Momek łok kafo sorki, kiedy masz lifa 10 zł. Pan autobus idzie, gościu. Czy nie widać? Teraz widać. Dzięki za donate. Kurde, weź się już spokój. Miałem zapisać, ale pijak zadzwonił i nie zrobił. No jakoś tak. Wszystko przez te donate rozproszyły mnie po prostu, no. Tak było. Jak se katto sun naamas. Dobra, to zrobimy inaczej w takim razie. Ja se tu... Zjem? Niespodziewanego live'a z Minecrafta. Teraz już nie będzie niespodziewany, jak to napisałeś, więc już sorki, no. Niestety nie. Dawaj tu, olud. Sytuacja subskrypcji? No tak średnio bym powiedział. Średnio. Nie ma tu nowych ludzi jakby. Wszyscy sami subskrybenci. Kliknij M, gdy wyjmuje piwsko. Piwo się zrespiło. Katohan poikko, on se kyllä melekoneen pohjasta. Vitu mulkku, vitu mulkku. Joo, paino helvetin. Joo, ja voitaa välli. Katohan poikko. Sumia dobre motiv. Vitu dormi. Joo, ja voitaa välli. Macie tam, będzie na was, że sobie robicie. Proszę.
Proszę. Numer to kłopoty, patrz, top 1. 997, ten numer to kłopoty, patrz, top 1, 22 zł. No, dzięki za donate. Ja już... Co mam mówić, Bruźnie, że dzięki za donate? Kurde. Ja to muszę zobaczyć, nie? Zara. Wejdę se w wiadomości. Następny cel, model kolejki. A, ktoś tam coś pisał. Ale nie. Po co? Pomóc, co? Tu jeszcze pan prezes mi coś pisze. Pomóc. Ale że jak? I teraz kto mi tu... Komu ja XD odpisałem ostatnio? Się rzadko zdarza, że ja tak kogoś opluł trochę w sumie. Kurde, gdzie to było? Czekajcie, ale jak to było PayPalem, to jest... To jest chyba ten. Ten pan i ten pan jest... Gdzie tu taki? O! Aha, ale to było w jakimś komentarzu. Ja myślałem, że to na fanpage'u, na wiadomościach mi... Kurde, ja mówię, żeby mi w wiadomościach na fanpage'u napisać, to będziemy myśleć potem, a ten mi gdzieś komentarze jakiś zostawiał, no. Ech. Czekaj, no. Jak już tu jestem... Czekaj, niech ja cię tu gdzieś znajdę w ogóle. No i tak już mi się nie... Nie wiem, mi się odechciał grać po tej śmierci teraz? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ustawienia społeczności? To dobrze było? Szkoda, że tu nigdzie nie... Słodki Jezu, jakie to jest głośne. Marecki, ja tu jestem nowy. Witam wszystkich 50 zł. Witam! Chyba nie jesteś nowy. Coś mi się wydaje, że to jakaś podpucha jest. Ale jak tak uważasz, to dziękuję bardzo za donate'a i w ogóle. Momek, daj głos. Napisz coś, please. Ale i tak pewnie nie będę czytał czatu i będę opluwał twoje wiadomości, także na jedno wyjdzie. Znaczy... Nie wiem. Kurde. Głośne? No trochę tak. Trochę tak. Kanał odżył? No raczej nie. Subów jest... Nie wiem w sumie ile dzisiaj. No zaś 20 FPS-ów, kurczę! Dobra, już jest. Nie odpowiedziałeś do zabawy, bo fajna podsyciła. Z kolegą tak samo. No kiedyś coś tam się bawiłem tym, ale to było dawno i nieprawda. Kiedyś chciałem sobie moduł zrobić taki, wiesz, na jakieś tam spotkania przy makiecie czy coś, jakąś swoją stację czy coś, się tam potem podpinać czy coś, ale jakoś tak... Nie wiem. Dzban się sprzedał za drobne. No. 27 subów dzisiaj, a tutaj ze 40. No to się zdecydujcie się. Ta 140 to prędzej 130 wybije niż to 140. Dobra, się jeszcze wysikam gdzieś. Jeszcze bym się umył, ale ja się nie umyję, bo nie mam gdzie za bardzo. W jeziorze ewentualnie, ale to długo trwa. Szybę w tym barze. A dlaczego? Social Blade mówi 27? Kurde. Helwety. Bardzo ładnie. Dobra, i wiecie co ja teraz zrobię? Pójdę sobie w tym pierdzielniku tutaj na tylnym siedzeniu spać! O ile się tu dziś zmieszczę. Że trzeba do środka wejść. Weź mi tu miejsce zrób. Zrób. Miejsce zrób.
O! Pewnie napisał, ale nie przeczytałem i tak. Dobra, jest rano w każdym razie. Jeszcze pewnie przesyłka nie przyszła. Jeszcze nie, ale ulotki są. O, halo. Ulotki się pojawiły, ale nie chce mi się chyba ich roznosić, bo to trzeba dużo jeździć wszędzie dookoła i on za to chyba jakoś szalnie dużo nie płaci z tego, co kojarzę. Do góry nogami zasnął. No, też tak można. Czemu nie? Dobra, ja sobie zapiszę tę grę teraz jeszcze raz, albo ze dwa razy. Która jest godzina w ogóle? Szósta. No to jeszcze dwa razy by trzeba było zapisać, żeby sklep się... Momek, kurde, muszę zaburzyć to wspaniałą liczbę 997 na fanpageci wyslalem z sazy dali nie widać, chyba ze musi minąć jakiś czas 10 zł. A to nie wiem, spróbuj może odświeżyć sobie live'a i stronę i coś, nie mam pojęcia o co może chodzi, ale dziękuję za donate znowu. Cashobranie? Nie, ja już się w geocaching nie bawię od paru lat. Skrzynki mi wszystkie rozpierdolili, które sobie tam porobiłem gdzieś. Nie ma sensu. Na stronie agencji mienia są na sprzedaż. Nie tylko na stronie agencji są na sprzedaż, tylko że no właśnie to są łazy do remontu i bezpośrednio z agencji to tak ciężko kupić, bo tam to wszystko jest na licytacjach. Przetargi są. No i generalnie to trzeba remontować właśnie, a ja nie umiem. A nie tylko jest na stronie agencji, są jeszcze firmy, które kupują od agencji i właśnie z tymi firmami trzeba walczyć w tych przetargach, żeby wygrać i oni kupują, tych łazów kupują i potem od nich można kupić i trochę więcej się płaci, ale jest przynajmniej, od nich jest, no, nie wiem. Ja chciałem takiego gotowego już w sumie kupić, ale... Kuulepa, nyt olisi oikein sinun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palaa. Dobra, nie, w sumie nie chcę nic kupić chyba, nie chcę nic kupić. Nie ma kurde jeszcze mojego listu, no. Szadech cymbałkowo fruktozowe powitanie mociu buraczanie waskabanie 10 zł. Bardzo ładna treść donate'a, dziękuję bardzo donate'a, Shade. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jadę stąd. Nie wiem dokąd, nie wiem po co, jedziemy do... Odwieźć gruza do domu. I się zobaczy potem. No, trzeba czekać na telefon od tego gałganiarza, kiedy przyjdą mi rzeczy i tylko, że ja chciałem, żeby... Miałem nie umierać. Ta śmierć wszystko zepsuła. Ale dobra, spróbujemy dojechać do domu. Może akurat się nie uda i będzie śmiesznie. No tak to my tego nie zrobimy. Dobra. Kanister spod nóg, dobrze jest, mam oparcie wygodniejsze i tak dalej. Dobra, on tu wcale nie przeszkadza. To jest dodatkowa wentylacja. Jest taki prototyp, wiesz, w tym aucie takie coś było, że po prostu jak jest za gorąco, to się otwiera takie coś i wtedy jest lepsze chłodzenie. I ten. Cześć! Kuźwa zapomnia. Ale oni tutaj cały czas stoją. Momek, kawo 10 zł. Tak, dzięki za donate. Nie tego, co trzeba, żeby odpanować. Chyba jeden tam był tylko, nie wiem w sumie. I zaraz zobaczę. Jeszcze raz może. Cześć, co tam? Gdzie ty to mi wkładasz, mordo? Mam usta tutaj. Dobra.
pajak. Pajak, zobacz, on na opołowym jeździ. Pajak oznawego zatrzyma jej, we. Pajak, kurde. To... Tu masz dzbanie. No i co mi ten kanał zrobi? Co mi to da? Co mi to da? Co mi da to? Przecież ja go odbanowałem, no chyba tego, że mu odbanował. Kurde, zaraz zobaczę jeszcze raz. Społeczność. To był chyba ten Momek nkacz nie MG pisac na chat, to tu pisze 10 zł. Dzięki. No widzisz, to tak, ja specjalnie banuję ludzi, ja robię, wiesz, ja robię wywiad, kto jest tam, wiesz, ten tego. I ten. Nie ma na liście żadnego, nikogo, kto zaczyna się na jakiś momę coś tam. Gdzie jest odbanowany, na 100% jest odbanowany. Wszystko jest. Wszystko jest jak trzeba. Auto mi jedzie. No widzę, że się stacza, prawie jak ja. No zaś 20 FPS-ów, chwileczkę. Tu. No fatal error, dobra. Auto mi ucieka. Daleko, w kosmos nie poleci. W kosmos nie poleci. O, jest. No przecież... O, jest. Był odbanowany, no... Coś robił źle, to co robił źle, zrobił dobrze i teraz widać jak wydaje. Czej, coś patrzysz. Ło! Co tu się... Co tu się stało? O, jest moje. Halo, Perkele Moments, pozdrawiam. O, pyrsk. Ja, hop, do... Dzięki. O. A oni stoją. Oni nic. Jakbym ja tak zrobił, to od razu, kurde, łeło i dzida. A gdzie ten drugi jest? Uciekł. Uciekł z miejsca wypadku. Pa, zostawili go. Dobra, no to jadę, to na razie. Gdzie screen był? No nie zrobiłem, ale to zrobi się zrzut najwyżej z ekranu później, czy coś. Stasini? Dzień dobry. Witam. Dzięki za donate'a. W sporniku dzisiaj na paru jest. Dziękuję bardzo. Przeszłem przegląd. Auto jest zarejestrowane już jest. Teraz to bym się nie wypłacił, jakby było niezarejestrowane. Mnie pały zgarnęły. Bagiety. Kurde. Bo no ma w Poznaniu, ale zapis chyba zostanie, więc no... Będzie. Pasy? A no tak. Wiesz co no, powiem tak, przy zderzeniu czołowym to mi tak mi to dużo nie da. To no i ty się skończyło, no. Nie, no bo wiesz, bo tam rodzice potem zobaczą, wiesz, wyciąg z konta i przyjadą mi tu, kurde, w pierdziel spuścić. Także wiesz, oddawaj kasę albo ten, nie? Wiesz, różnie się zdarza, także trzeba było ukrócić ten proceder, że to nie jedzie więcej niż 80 na godzinę. Dziura, no widać dziurę, no i co? Też masz dziurę, jak rozmawiasz. A to nie rozmawia i tak ma dziurę, jest lepszy od ciebie. Co? Ciąga mnie w lewo, kurczę, cały czas. Bardzo drogie unbany. Co zobaczy? Momek, to zobaczy 10 zł. Ale co? Kto? Co? Czego? Nie wiem. Ale dziękuję za donate.
No tak sielankowo teraz, to tak jedzie i tak muzyczka gra. To ta auto takie pognieciole trochę za bardzo. Trzeba będzie do dzisiaj zadzwonić. Przyzwyczajono do dziurba jeździ Mazdą. Ha, 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 ha. 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 Skoro on ma za 1000, to za ile moderator? No to, mówię, musisz pogadać z kamykiem, bo... Wiesz... Nie drżyj mordy! Przepraszam. Przepraszam. Kamyk z Sedniku Stala? Nie no, kamyk kiedyś próbował się wkupić, ale tak mu średnio wyszło. Wynoryknij. Zaryknę, jak mi czerwony na czołówkę wjedzie. Ale nie wiecie, nic nie widzi, bo w tym dymie... W tym dymie cały czas siedzi. Nie wiem, o czym... No właśnie... No, ja też nie wiem. Ten jaki pognieciony jechał. No ten, co chyba policjanta na przewiózł na tym. A tu znowu pada w tym miejscu. Gdzie są tu? Tu. O! Wróciłem do wyżych, guten... wyżych? Co? Guten tak. Dziękuję mi, Beg, witam, dzięki za donate'a. Dziękuję. Tam gratulacje czy coś. Nie tu jeszcze. Tu! Tu jedziemy. Tędy jedziemy. To nie chcę jechać, ja już chcę ten nowy gaźnik lepszy, kurde. Ale to i tak chyba będzie na następnym live'ie. Staram się robić live'y takie mniej niż 3 godziny, żeby potem czas oglądania zapisu się nie aż tak gryzus, czy Mambo Jumbo jest takie generalnie, że przez live'y, które były 2 razy dziennie czasem, przez zostawianie zapisów na niepublicznym prawdopodobnie zamordowałem sobie kanał. Jest taka opcja, że to przez to. Ale generalnie nikt do końca nie wie, jak to jest, bo algorytmy YouTube'a działają w tajemniczy sposób i nikt nie wie, jak one działają tak naprawdę. Ale jest taka szansa. Więc jakby, nie wiem. Nienotowany w topce? No, posprzątał ktoś dzisiaj. Dzięki za donate'a. Powiem ci, że no... Widzisz... Dużo cię ominęło. Tak, jak nie mam szyby w aucie, to wpada mi jakaś mucha, czy inna osa, czy coś i się umiera wtedy. Albo się ślepnie. Coś takiego jest. Tu ma 2 biegi, ty wycieracze. Kurde, dobra. To co, musiada ma pieniążki? Gonimy chmury chyba. Znaczy, uciekamy chmurą, bo widziałem, jak ten cień też tak szedł w tę stronę. Psychiatry, gdzie... Nie, no w radiu lecią tam teraz jakaś gadanina. Nie wiem, która jest godzina. No po 12. Oni o 12 zaczynają pierdzielić farmazony i tak chyba gadają przez 3 godziny. 700? O kurde, to dzisiaj chyba było z... 41 subów? Jak ja zacząłem, to ile było? Ale coś chyba 660. Z tego, co kojarzę. Urg, to nie było. Co? Nie było. Nie wiem. Dzięki za donate'a. Kurde, bo ja patrzę na ekran na TT i ja nie widzę, gdzie jadę. Wyłonycz te pierdoły. Wyłonycz. Nie. Po 50 na godzinę to jedzie. Ja chcę ten gaźnik nowy i znowu ustawić do porządku z tym wskaźnikiem, kurde. I drift, prawie. Tätä jaksaa.
paljon enemmän kuin mitä minä ansaitsen. Uhuhu. Anna minullekin suuhuni leipä. Czemu to... Czemu to jadąc do przodu, znaczy co? Nie wiem, co się teraz stało. Zostawiłem na pierwszym biegu, czy na drugim, to auto pojechało do tyłu. Lul. Dobra, na razie to tak, wywalamy to wszystko za, znaczy to sobie zostawimy. To sobie wywalamy, trzeba to tam roztentegować takie wcześniej. Co tutaj u licha robi zgrzewka piwa pusta? Aha, bo ja w nią wjechałem przed chwilą, dobra, nieważne. To do kuchni, to se tu zostanie, trójkąt se zostanie. Zresztą... Czy trójkąt ja muszę wozić ze sobą? Czy on tylko był na przeglądzie potrzebny? Nie wiem. Jedź do skarbu i nakradnij pieniążków ze skrzynki. Z czego? Co? Gdzie? Do... Co? E? Jakiego skarbu? Jest waliza gdzieś, ale walizy jeszcze nie mam, nie ma jej na mapie, bo jeszcze nie gadałem z pijakiem na ten temat. Jeszcze mi nic nie powiedział. Czy ja czasem nie miałem dwóch worków węgla? Gdzie? Czy ja przypadkiem nie kupiłem dwóch worków węgla w sklepie? Dowiozłem jeden. Tamten jest ten pusty. Tu jest jeden. Cały, nowy. Grill Hilly. A, ten akumulator w ogóle miałem odłączyć, bo z niego nic nie będzie. Ja kupiłem dwa worki tego węgla. Na 100%. A w ogóle, gdzie jest mój zderzak? Halo? Zderzaka nie mam z tyłu. Od kiedy? Od kiedy ja nie mam zderzaka z tyłu? Kupiłem dwa, załadowałem jeden? A trójkąt tylko na przegląd, no to ja sobie to... Ja sobie to tu zostawię, zapiszę jak się rozładuje, żebym nie musiał tego dwa razy potem robić, dobra? Gdzie ja u licha zgubiłem... Kurde... Nie wiem... Dłużej zostajcie, zbadaj, dobranoc! 101, kurwa, chciałbym dłużej zostać, ale muszę spadać, dobranoc, 10 zł. Bardzo śmiesznie to brzmi, jak jest czytane też bez tych polskich znaków. Dzięki za donate'a. Dobranoc! Sobie baniok zaniesiemy tutaj, niech sobie tutaj stoi ładnie na półeczce. Tak, żebym widział z daleka, że tutaj jest w ogóle. I tak, żebym nie zasłaniał płynu hamulcowego, też żebym widział, że jest. Cyk. Płyn hamulcowy też sobie tutaj postawimy. Cyk. Na tej polnej drodze, no to bardzo precyzyjne info, jak ja z pół drogi tu jechałem polną drogą, wiesz? Także nie bardzo mi to coś powie w tej chwili, wiesz? Także... Nie bardzo. Gdzieś pewnie leży, jak będę kiedyś wracał, to... Znaczy wracał, jechał do miasta znowu, to pewnie wtedy znajdę. Dobra, teraz sobie trzeba było rozpakować. Nie mogę tego rozpakować za bardzo w lodówce, jak już jest. Szkoda. O, bardzo ładnie rozładowałem, wszystko od razu poszło. Wszystko pięknie od razu poszło, kurde, powiem wam do... Do tego, do lodówki, to sobie w ogóle tak stresu się trochę pozbędziemy może. Grill Hilly. Oj, gdzie ja te kiełbasy wrzuci? Dawaj to. Będziemy zaraz piec. Kiełbasy, ja sobie najpierw zjem stres i tak dalej i potem sobie dopiero zapiszemy, ok? Żeby już ten zapis był taki w miarę uporządkowany, gotowy do gry dalszej i tak dalej. Tylko sobie tak, powrzucamy sobie to. Sobie szpreja postawimy. Tutaj sobie kiełbaski wrzucimy, cyk, sprzątamy sobie ładnie w kuchni, wypić płyn do chłodnic. Nie da się, niestety nie da się. Ja też jem stres, no zjemy sobie zjemy stres. Czy tu mam jakieś półeczki, gdzie mogę kawkę wstawić, żeby ładnie wyglądała i ten? Nie bardzo. Przez pochłaniacz, kurde, przeleciało. Dobra. Postawimy sobie tutaj. Cyk. Kachwi, niech sobie stoi tu ładnie. Piwerko tutaj do rogu sobie wstawimy. Jedno i drugie.
Nie, proszę, tam niech sobie stoi. Do lodówki bym je wstawił, ale chyba mi się nie zmieszczą. No. Tak to wszystko ładnie jest posprzątane, ładnie stoi i tak dalej. Tu jeszcze teraz takie kiełbaski zaraz będziemy konsumować. Jakieś fajerwerki, to sobie możemy do środka wjechać tym. Tu jeszcze jest olej, jeszcze jest paliwo do tego, jeszcze są puste zgrzewki, to je wrzucimy do kanału może, czy gdzieś. Do lodówki kawy będzie mrużona teraz. Będziemy ją kroić i potem jeść w kostkach. W sumie dobry pomysł. Zobacz, ślązakowi węgiel był zły. Zobacz zdjęcia, zobacz wideo, zobacz szoty. Dokładnie. Zbuduj coś z pustych skrzynek. Ja budowałem z pustych skrzynek, jak miałem więcej tych pustych skrzynek. Teraz to dopiero początek, kurde. Trzy puste skrzynki to jest jeszcze nic. Co ja ci z tego zbuduję? Mogę z tych pustych skrzynek zbudować puste skrzynki. Nic więcej. Nie wiem, czy robić tego live'a dzisiaj dłużej, czy zrobić następnego, na przykład tak za dwa dni, czy coś w tym stylu, jak jadę po rzeczy i kur... Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, fajerwerki może w sumie niech będą na zewnątrz. Kiełbaski się chyba, znaczy to się chyba zrobiło już. Bardzo ładnie. Jedna oczywiście musiała spaść. Dawaj tutaj na ruszt. To do kanału wrzucimy. Te puste, bo wiecie, jak rodzice z nienacka przyjadą, żeby nie widzieli tak na pierwszy rzut takiego bajzu, jeszcze będziemy mieli może okazję trochę posprzątać, czy coś. Tu nie, grill sobie stoi, fajne miejsce. Chyba, że grilla przenieść tutaj. Tu jakoś mi tak w sumie... Tu by można było tego grilla robić, nie? A na siedzonko, na fotel sobie nie mogę usiąść. O! Czemu to ma nawet... Jak najeżdżam na to, to jest napisane na dole, że krzesło. Ale nie mogę z tym nic zrobić. Żadnej interakcji, ani nic. Nie mogę tego podnieść, nie mogę na to usiąść. Nie wiem, o co chodzi. Ale tam bym tego grilla... Utrudniasz sobie życie z przestawieniem grilla. Pewnie tak. I myk na głowę gorący ten. Grill na drewnianym tarasie to świetny pomysł. No oczywiście, że świetny pomysł. Jak najbardziej. Przestawię go sobie tutaj, żebyście wiedzieli. Wujek jest. A jak ja mu tam flachę postawię, to on ją wypije? Czy coś z nią zrobi? Wiem, że on tam z piwskiem generalnie jest. W ogóle muszę... Dobra, tego grilla sobie postawimy tu, żeby nie było, żebyście nie krzyczeli, że na drewnianym tarasie. Kur. Umyjemy się trochę może i wypijemy sobie trochę może. Żebyśmy nie umarli zaraz, jeszcze przed zapisem. Nie. O. Tak. Teraz jeszcze siusiu przy okazji. Bardzo ładnie. Ognisko w domu. Nie. Nie. Co nowego jest w Majs Amerykarze, bo dawno nie oglądałem. Dużo rzeczy. Kombo? Bardzo dobre kombo. Dobra, i stres mamy prawie na zero, fatygę też taką w miarę okej. Tu sobie zamkniemy. Czy jest wuja? Cały czas jeszcze pamiętam o tym, żeby zapis sobie zrobić, żeby zapisać. Nie ma. Nie ma. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma, nikogo nie ma, nikogo. To ja sobie zapiszę. Kurde. Tym razem sobie zapiszemy. Nie będę taki jak wcześniej. Inny ryja? Ile trzeba czekać na inny kolor ryja przy nicku 10 zł. Jak sobie przytrzymasz na inny ryjk, przytrzymasz sobie myszkę nad innymi ryjkami, tak najedziesz i tam ten, to tam ci się wyświetli od kiedy ktoś jest sperającym. Powiem ci, że jest chyba nowy, jest zielony, potem jest brązowy, potem jest srebrny, potem jest złoty, potem jest diamentowy. No, i tak to jest.
Czy jest wujek? Czy on przejechał może przypadkiem? Czy on jest w jakichś określonych godzinach? Teraz go nie ma jeszcze. A widzę w ogóle tam jakieś... odległość rysowania akurat w tym momencie. Pojawia się ten gruz i znika. No ale wujaszka nie ma. Bo by bus stał przed domem. Także tego. No ja tu generalnie bym teraz czekał na telefon od Tejmo. Z tym, że problem jest taki, że mamy piątek. W sobotę chyba sklep jest otwarty, ale nie wiem, czy poczta chodzi w sobotę. Więc nie wiem, kiedy ja tę paczkę dostanę. Ale mam pewien pomysł, jak sobie zrobić, kurde, fast forward, że tak powiem. Wimber. A to będzie złe. A, tu są jeszcze soczki. Dobra, to trzeba sobie tutaj troszeczkę opróżnić tych. Także cztery butelki w porywach do sześciu. Michał Weslawski, witam nowego wspierającego wspornika. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tu się najpierw babci. A ja już u niej byłem, już jej rybki dałem. Już nie rób tego. Dlaczego nie? No, także witaj Michale, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie pojawi się to, jak nie będzie powiadomienia głośnego i radosnego, bo mi się zepsuły i jeszcze nie mam ten... pieniądze tracisz. Ale to jest rozcieńczone. O, deszcz pada. Jeszcze zostało! To jest wszystko rozcieńczone. Ale kurde, działa dalej. Bardzo ładnie. Dużej ilości naraz sporników, no. Dobra, czesę tutaj tak chlapnąć, tak ze dwa, ile tam jeszcze mogę. I tam nie przeszkadza, że nasikamy sobie do tego. I tam może być. Dobra, kto mnie pierdzielnie? To Inoros. O, dobra. Czekajcie. Dobra, trzeba będzie zaraz techlać, które są na kupce, bo zaraz nie będę w stanie tego już napełniać dalej. Wejdzie do piątunia, kurde! Chyba się skończyło. A nie. Piątunio, kurde! Trzeba piąteczek, świętować piąteczek trzeba. Zachlejemy pałę, kurde! Będzie zara. Mogłem sobie światło gdzieś zostawić zapalone. Kurde. Zeszły weekend. Zapalenie światła już za późno. Mam nadzieję, że jak mnie teraz dupnie, to się obudzę za tydzień. Nie wiem, jak będzie dalej jasno. Umarł. Czy to śnieg pada? A no i świetnie. Wytrzeźwiałem i jest ciemno jak w dupie. No i to jest... To jest właśnie to. To jest właśnie to, czego ja chciałem uniknąć. Kompletnie nic nie widzę. Absolutnie nic nie widzę. Absolutny brak widoczności. A spróbujemy zrobić takie coś. Woo! O matko! Jak to, kurde, widać? Dobra, ja teraz będę szedł na autopilocie. Jak tam wszystko widać teraz na tym podglądzie? Oj. Na podglądzie live'a ja widzę wszystko teraz. Wujka się ocknęliśmy. Puk, puk! Ale nie ma go. Kurde, to wszystko widać jak w dzień! Tylko, że ja u siebie na ekranie tego nie widzę, tylko widzę na podglądzie live'a. Po prostu zwiększyłem jasność, gdzie ta chłopa była. Tu jest. Zwiększyłem jasność w tym, w OBS-ie. I kurde, no Octovisor normalnie, pięknie. Tu są gdzieś drzwi. Tak średnio widać. O! Bo stres mnie się. Ten tego. Dobre! O matko, jak jasno!
Dobra, filtry. Koniec z tych cheatów, kurczę. Koniec z tych cheatów, pyk. Dobra, zaraz się przestaniemy telepać, będziemy chlać dalej. Jest dopiero sobota. Kurde, to trzeba... Trzeba to zatankować. Może tak, weźmiemy sobie klinasę, musimy walnąć. Czemu to stresu nie zmniejsza? Trzeba flaszkę obalić. Teraz się stres powinien zmniejszyć, halo. O! Teraz się odstresował, kurde, po bimberku widzę nie bardzo, ale po tym to jak najbardziej. Jest tu jeszcze gdzieś coś? Jest jeszcze! Jeszcze gdzieś jakiś jeden jest. Siusiaj. No jeszcze tam jeden był. Jeszcze jeden był! Dasz radę! Dawaj! Jak nie dasz... Na pewno... Dawaj, dawaj, pij to! Kurde ty... Umarł. Dalej jest sobota. Ale już jest dzień przynajmniej. Co on tak trzeźwieje szybko? Po to stream. A dobra, jeszcze nie wytrzeźwił. Nie, nie, jest okej. O, jeszcze go trzyma cały czas. Ja nie macham tym kamerą tą. Samo się macha. Czy tu jeszcze jest co rozcieńczać? Nie mam pojęcia. Coś tu jeszcze niby chyba jest. Ja bym prosił więcej tego towaru troszeczkę. A nie, już chyba nie ma. Chyba się wylało. Czy to jest puste wiadro? To jest puste wiadro, prawda? Kurde. Dobra, zaraz się napierdzielimy wodą. Po tej wódce? Nie. Chyba ze dwie, czy coś. Właśnie nie wiem, no, jakoś tak... Jakoś tak słabo. Postać ma łeb jakiś mocniejszy, albo co? Może go podrasowali jeszcze trochę. Dobra. Dawaj, spróbujemy się tego nachlać, ale coś mi się wydaje, że to już nie jest, to już jest woda. Trochę za dużo. Trochę za dużo razy to zapełniłem. Niby się to Killiu nazywa. Jakie to Killiu jest, to ja nie mam pojęcia. Walniemy sobie parę takich i zobaczymy, co będzie, ale nie wydaje mi się, żeby to było Killiu, tylko to chyba woda już jest. Alkomat by się przydał. No, przydałby się alkomat. To jest chyba już woda. Chyba woda. Woda z nieba też leci i siki lecą też. Ale tu jest jeszcze jedno... Tu jest jeszcze jedno Killiu na pewno. To. To jeszcze było Killiu. No tu też jeszcze jest. Wszystko na sprzedaż miało być. Sprzedaż zaraz zrobimy. Zrobimy raz sprzedaż, zaraz. Zrobimy nową partię, zrobimy bardzo. Zrobimy zaraz nową partię, zrobimy. Ja pełznę w ogóle. Paką zrobimy zaraz. Zaraz zrobimy nową partię, zrobimy. Zobacz jaka będzie, kurde. Zobacz jaka będzie. Zaraz zrobimy nową partię, będzie nowa partia się będzie robić. Kurde się zaraz będziemy zaraz. Zaraz sobie zrobimy nową partię, sobie zrobimy. Ja cały czas sikam. Weź przestań. Jest już skażone to. Remont. Jeszcze raz. Czy to przejdzie? Ależ... Oczywiście! Jak najbardziej. Ta butelka jest już pusta. Dawaj! Trzeba... Nie ma, bo... Chluśnie, bo uśniem. Dobra, materiały są. Trzeba jego zapuszkować, tego bimbera. Niech się robi. Kurde, tego poprzesuwać to troszeczkę, żeby się... Nie... O! Halo, jeszcze Killiu jakieś zostało. A tam też jeszcze... A to czy to jest ta woda, czy co to jest? Niedobrze od patrzenia, będzie jeszcze gorzej. Ło! O, tam coś chyba było.
Tu już nie ma nic. Tu już nie ma nic. Tu nie ma nic. Matko. Tu nie ma nic i się już nalało się już, się nalało. Nie mam pojęcia, bo mi tak ekran telepie, że nic kompletnie nie widzę. Zaś jest zestresowany, bo ty umrzesz zaraz z tego stresu, kurde hopie. Fajki se trzeba było kupić. Muszę grilla zrobić. Będziemy grilla robić, musimy zrobić grilla. Idziemy robić grilla. Na deszczu, a czemu by nie, napierdzielony jak Messerschmitt. Odpalaj to. Bo nie robimy grilla, robimy. Jeszcze chałupa spali na mnie. I się w drzwi nie umie trafić. Dobra, teraz już lepiej, kurde, dobra. Nie zajarasz, no to nie zajaram, czy ty widzisz, żebym ja jarał? I za mamusię. I za tatusia. Za babcię. Za wujaszka. Za Tejmo. I za... nie wiem. Za tego ostatniego. I jeszcze drożdży. I jeszcze dekiel. Bardzo dobrze. Zamykaj. Nikt nie będzie widział, kurde, co my tu robimy. Nikt nie będzie widział. A jeszcze kiełbaski trzeba wziąć. Coś usmażyć sobie. Cycki sobie usmaż. Kiełbaski raz poproszę. Dawaj, łapaj to, kurde. Kurde, ciężki jakiś. Się złapać nie da. Oj, tu są drzwi. Tam są drzwi. Padać przestało. Dobra, i jeszcze tutaj przez okienko. Myk buteleczkę jedną. I czekamy na ogień. Jak przestanie być ogniem. Trzeba się zjeść. Kiełbaski. Zilla chce zjeść. Na piecu można zrobić. A na grillu lepiej. Na grillu lepiej. Kiełbaski z grilla. Na ognisku by było najlepiej, ale nie mamy tu ogniska. Już mnie głowa boli, jak się ten ekran telepie, kurde. O, blup. 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 A. W sumie. Perkele, ej, satana. Nie trafiłem. Tradycyjnie. Jak się ten ekran telepie? Matko. Perkele, wituję kiedy, satana. Oj, satana. Wituję kiedy, auta. Wielki satana. Witu. Ej, satana. Satana. Perkele. Satana. Oj, wituję kiedy, tu. Co blupa? Bimberek. Bimberek robi blup. Satana. Perkele. Satana. Oj, wituję kiedy, satana. Oj, wituję kiedy, satana. Oj, witu. Zjadłem wszystkie cztery kiełbasy i stres nie zmalał, nie? Więcej! Blup! Jak on się tak zestresował, kurde, czym? Hopie! Dawaj tu jeszcze... Wow, trafiłem. Sauna. A zanim się sauna rozgrzeje, to mija pół roku. Że już mnie łeb boli autentycznie od tego telepania się. Nie chcę zapalić, bo nie mam czego teraz. Dwa, że palenie papierosów śmierdzi i jest niezdrowe. Jak on jest tak zestresowany? Ja pierniczę.
No, 8 kiełbas wpierdziel i dopiero się odstresował. Ja pierniczę, jeszcze, dawaj więcej. Mleczko pomaga? Nie bardzo. Jak się znoże i zestresował? Więcej? Jezus, jak się... Ja muszę w niebo patrzeć, bo niebo się tak nie telepie, aż o matko. Czemu on się tak stresuje strasznie? 8 kiełbas? Opierdzielić? Jeszcze mało? Mleko stresogenne jest? Co? Ja bym sobie piwko jeszcze chlapnął, nie? Na wagę wejść, no będę ulany się robię, no ja to nic chyba nie daje. Dwie paczki kiełbas na raz. Kurde, jak ja tylko muszę w drzwi trafić. Powinien być wyluzowany w tym stanie. Sauna plus wódka. Wódka? Mówię, sauna się długo rozgrzewa, nie chce mi się czekać. Dobra. To gorący popiół na łeb. W dalszym ciągu nie chcę rozgrzewać sauny. Idziemy się jeszcze uchlać bardziej. I trzeba się teleportować jeszcze do poniedziałku. Dobra. Śmieszne. Wódka. No właśnie nie wiem, co to wódka. Nie wiem, co to jest. Nie mam czegoś takiego na stanie. Skręcaj Satsume, no. Ale ona jest skręcona już, przegląd przeszła i w ogóle wszystko. Miał się ten live już skończyć w sumie. Teleportujemy się jeszcze raz do przodu. Może mu stres rośnie jak sika, kurde, w pokoju, czy w domu, czy nie wiem, o co chodzi. Rozkręć. Powiększasz stres tą wódką. To nie jest wódka, to jest piwo. I ono trochę zmniejsza ten stres, ale widzę, że chyba zwiększa. Nie no, zmniejsza trochę. O, przestało się telepać. Kurde. O! Zgon. Niedziela. No nie, jest ciemno! Chyba w kanale jestem. Tak. Ale wytrzeźwiał całkowicie. Zaś się telepie. Kurde. To chlańsko tutaj. Efekty. O, dobra. Co, umyjemy się? Albo... Ale ładnie brzęczy w rytm 60 Hz. 50. Jakiś suba może wreszcie? Jednego. Wzrasta stres w czasie kaca? Może. Idziemy się zaraz odstresować w saunie. Spali to jak nic. Włącza saunę i już od razu, kurde, będzie wszystko płonąć, no na pewno. Bo to się będzie przez 2 tygodnie nagrzewało. To jest trochę niefajne. Nie chcę zapisywać gry, jak mam odpalony termostat. Sorki. Czy otwartej drzwiach, czy się nagrzeje? W sumie nie wiem. To zapisujemy i mamy nadzieję, że nic się nie tego. Wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię taką rzecz,
taką rzecz zrobię. Gdzie to teraz tu było? O, halo, ktoś dzwoni. Zeus pewnie dzwoni. Halo? A babcia. Mleko, cukier i kiełbaski. Ja sobie muszę zapisać. Wiecie co, ja kończę tego live'a chyba. Tylko tak, ja muszę najpierw jeszcze raz, gdzie jest... Jak to się zaś tu nazywało? Moment, to nie było chyba w roamingu, tylko w Local Low, Amistech, My Summer Car. I tu było chyba, zdaje się... To... Kopiuj, klej... nowe live'y, coś tam... Czy, że sauna. Także mam to zapisane jakby. I teraz mimo tej sauny odpalonej, która se z temperaturą nie radzi, idę sobie teraz zapisać grę, zobaczymy co się stanie i ten. Zapiszemy sobie grę. I zobaczymy co się stanie. Pożar! Nie no, bo już live trwa 3 godziny ponad. To już by tak wypadało. Wypadałoby kończyć, a na następnym live'ie sobie wtedy odbierzemy od Tejmo graty i będziemy tuningować Satsumę. Masny pożar. Uwaga. Powiem wam, że nie słyszę pożaru. Alte wcery! Dziękuję bardzo za obecność na dzisiejszym live. Dziękuję nowym wspierającym. Dziękuję za donaty, subskrypcje, lajki, komentarze. Znaczy, subskrypcji generalnie nie było, ale dziękuję bardzo i tak. No, nie no, mówię, bo długo. To tak będziemy dawkować tego My Summer Cara, żeby się wam za szybko nie znudziło jeszcze, nie? Także, no, sauna się nie rozgrzała w ogóle przez 2 godziny. Nie wiem, jak ja to ustawiłem, ale chyba za słabo w każdym razie. Dobra. Dobranoc. Tak się zastanawiam, czy ja mam miniaturkę, ale mam miniaturkę, bo mam, zrobiłem, jest nawet ustawiona w tej chwili, więc to taką miniaturkę tylko potrzebowałem, więc ona już jest, także nie będę już wracał. Nie będę już wracał. Dobranoc. Ale co wróci? I tak wróci. Po co mam wracać? Przecież live się już skończył. Już go nie ma. Już się skończył. Już nie będzie dalej. To już jest koniec na dzisiaj. Masz napisane przecież, że koniec. Przecież widać, że się skończyło. No jak to no? Nie będzie kolejnego. Dzisiaj już nie. Dzisiaj się skończył. Już nie zacznie następny. Może jutro. Ale na dziś to koniec. Dobranoc. Dlaczego wy tu jeszcze jesteście? No przecież już się skończyło, no proszę stąd wyjść, no.
No co wy tu jeszcze robicie? Przecież tu jest chyba już od 2 minut plansza, że koniec, a wy tu jeszcze siedzicie, no. No już proszę wyjść, zamykać chcemy. Podłogi trzeba umyć. Krzesła, stoły powycierać i wszystko. Proszę, proszę wyjść. Już. No, ale, no proszę państwa, no, ale, no, bądźmy poważni, tak? Proszę już wyjść, już się skończyło, już się live skończył, proszę opuścić salę, bo zadzwoni po Centuriona! Proszę państwa, jutro rano sala jest zamówiona na komunię, my tu musimy posprzątać, przygotować wszystko, proszę już wyjść, koniec imprezy. Dobra, na razie.